Spierdoli wszystko. O, stan transmisji. Jest, widzę nas na O, YouTubie też. chyba jesteśmy. Powiedzcie, drodzy widzowie, czy to już, czy chwycicie to, czy jak jest z dźwiękiem, bo będzie dużo testowania. Ja będę też sprawdzał, czy puszczać na widoku galeryjnym, czy na widoku danej osoby. Ale wydaje mi się, że chyba na galerii zostaniemy, czyli na tym podzielonym. Powiecie też, czy słychać wszystkich na dźwięku wspólnym. Dobra, ile osób mamy, zanim zaczniemy gadać, bo będziemy sobie pewnie rozmawiać między sobą, a dopiero potem będziemy gdzieś wdrażać wasze pytania. Więc witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Mamy z nami, jeśli ktoś zapowiedzi nie oglądał, Franka Rapackiego, lewy górny róg, człowiek, który mnie wyciągał z niejednego gówna w podróżach. Mamy Bartka Kiragę, lewy dolny róg, osoba, która... Wielki podróżnik, światły podróżnik, człowiek, który wyszukuje tych różnych ciekawostek na wyjazdach i jednocześnie wyjątkowy talent oratorski. No i prawy dolny róg, jak widać, Eryka nie ma, jest, zaraz się pojawi, kolega historia wojskowości. Też i sprawy jugosłowiańskie, więc podejrzewam, że coś podpytam, bo pilnuję, co się tam dzieje w Jugosławii, tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy, pewnie orientujecie się, małe trzęsienie, małe, jak na Europę to całkiem niezłe było to trzęsienie ziemi w Zagrzebiu, więc... To. Tak, dzisiaj było trzęsienie ziemi w Zagrzebiu, to całkiem spore, bo kilka budynków poleciało, są ślady, jak tam jakaś katedra została przeorana, to właśnie, o, wraca na Ameryk, mam nadzieję. To w zasadzie, skoro tak zaczynamy, to jeszcze luźno, fajnie, że jesteś, Eryk, już cię przedstawiłem. Skoro tak skoro już tak zaczęliśmy, powiedz, co tam się w Zagrzebiu stało, bo mówię, że trzęsienie ziemi jest, a mamy tutaj też mocną zawsze ekipę jugolską, mam na streamach, więc myślę, że jeśli od tego zaczniemy na luzie, to byłoby całkiem sympatycznie. Jeszcze nie pandemicznie, nie koronawirusowo. Znaczy okazało się, że nie tylko pandemia, ale i 7 czy tam 12 plag biblijnych wyszło. Mieliśmy trzęsienie ziemi o skali 5,4. No i o ile to nie było jakieś silne trzęsienie, no to dużo, całkiem dużo szkód narobiło. Między innymi oberwała się iglica od zagrzebskiej katedry. No i z tego, co serbskie media podają, jest pierwsza ofiara śmiertelna, jakiś 15-latek czy 15-latka pogrzebana przez gruz. Także no nie jest wesoło. Na pewno to nie ułatwi sytuacji. Te zdjęcia, mnie wiesz, ja zawsze jak widzę z jakieś trzęsienia ziemi w Europie, pomijając rejony ewidentnie sejsmiczne, to tak, no nie wiem, kilka rys na budynku się pojawia, tu patrzę, stosy cegieł, tu w katedrze coś poleciało, dach się gdzieś tam chyba trochę zawalił, no to nie był obraz, jaki codziennie obserwuję w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie sejsmiczne. No nie, no ewidentnie tutaj zbieżność czasowa nie najlepsza, ale w ogóle też to warto było wspomnieć chyba, jak sobie te państwa bałkańskie radzą z pandemią koronawirusa. No to jest dosyć ciekawe, zwłaszcza jak sobie popatrzysz na Bośnię, która przedsięwzięła bardzo, bardzo mocne kroki. No dużo szybciej zareagowała i dużo bardziej stanowczo niż Polska. Pierwsze co zrobili, no to przecież zamknęli granice. I o ile przecież diaspora wracająca, bardzo liczna do kraju, może odbyć kwarantannę w domu, ale też warto zaznaczyć, że poddani kwarantannie zostają dowożeni do mieszkań przez służby, nie że sobie jedziesz autobusem przez pół kraju jak w Polsce, no to wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą wjechać do Bośni, muszą odbyć kwarantannę w namiotach rozstawionych przy przejściach granicznych. I wprowadzono też zakaz przemieszczania się ludzi całkowity dla osób poniżej 18 roku życia i powyżej 65. Bardzo szybko, no a przedwczoraj mamy godzinę policyjną, tak samo jak w Serbii zresztą. I o ile, wiesz, Serbowie przywykli do tego, że załatwiają różne problemy młotkiem po prostu, no to no po Bośni się tego nie spodziewałem. Także jeśli to wygląda tak, jak to media podają, nie zdążyłem się zorientować jeszcze, jak to wygląda w rzeczywistości, tak w praktyce, no to wielkie brawa i słowa uznania dla nich. A wiesz, jak wygląda sytuacja z dynamiką zachorowań w Bośni? To znaczy tak, z tego co wiem, czekaj sobie na świeże stronę. Ja też już sprawdziłem, 93 przypadki, jedna śmierć. No, jedna śmiertelna i to z dzisiaj chyba. A, z dzisiaj.
Ale to wiesz, no, dynamika zachorowań, no ciężko tutaj wyrokować cokolwiek, no bo to wszystko dużo zależy przecież od przeprowadzanych testów, nie? Tak, tak, No, tak. nie, no jasne, jasne, ale środki ostrożności faktycznie przynajmniej w porównaniu z polskimi, no to drakońskie wprowadzili. No nie pierdzielili się, nie? Od razu jakby wprowadzili to, co trzeba, to, co jest zalecane przynajmniej, nie? Tam w Bośni... Jakim się to udało, mając trzech prezydentów i taki system polityczny, jaki mają? Wiesz co, przede wszystkim u nich działa obrona cywilna, czyli taka instytucja, której u nas już nie ma od dłuższego czasu, no i nie wiem, szczerze mówiąc, nie interpretowałem tego jeszcze, może tak mi się, wiesz, kołacze po głowie taka myśl, że może mają doświadczenie w sytuacjach kryzysowych może, po prostu, może ale to są właśnie takie... dlatego, panowie, może właśnie dlatego, że mają trzech prezydentów i tyle systemów. Każdy kryzys muszą mieć już rozpracowany na 100 sposobów, a obrona terytorialna, no to jest, jak wiecie, tradycja jeszcze republikańska i to nigdy nie zginęło w tamtych realiach, prawda? Cywilna. Cywilna, tak, cywilna. Mhm. Mhm. Okej, okay, bo... Aj, zabrakło mi słowa, bo właśnie, Bośnia chyba tak samo ma ogromny problem z eksodusem kadry medycznej, że jeśli nie w Niemczech, to nawet w Chorwacji, czy podejrzewam w Słowenii dużo Bośniaków będzie pracować, Bośniaków. I nie wiem jeszcze, jak to wygląda między częścią serbską a Serbią, bo wydaje mi się, że tu zarobki w służbie medycznej będą podobne w służbie zdrowia, natomiast no już ze Słowenią pewnie będzie spora różnica, więc oni mogą mieć ten sam strach, co my, że uciekła nam kupa ludzi na zachód, nie mamy kim zastąpić tych osób, więc mamy służbę zdrowia po prostu pod kątem kadr w dramatycznym stanie. No Ukraińcami nie zastąpimy kadry medycznej w 4 lata, od kiedy zaczął się eksodus w Polsce. Jak to wygląda z tym, czy ktoś ma informacje, jeśli chodzi o kadrę medyczną w Bośni, czy to też jest, że pielęgniarki na potęgę są w Słowenii, w Austrii, Niemczech? Znaczy jest gorzej na pewno. To sytuacja wygląda podobnie jak u nas, tylko że na dużo większą skalę, no się mówię tak. No dobra. Chyba to opisać, nie? No. Dobra, zostawmy Bałkany na chwilkę. Fajnie, że zaczęliśmy od tego. Mieliśmy robić historię, przynajmniej na początku. Czekamy oczywiście na raport, który koło 18 zejdzie z Włoch, więc chciałem poruszyć temat wielkich epidemii, jakie dotykały ludzkość na przestrzeni wieków i jak transformowały całe struktury społeczne, cały pewien ład, który był ówcześnie i potem nowy ład następował na gruzach, jakie epidemie, pandemie potrafiły dokonać, spustoszyć, prawda, ówczesne realia. I na początku zaczniemy już taką kompletną i przenieść to oczywiście na realia dzisiejsze, jak to, czy możemy z tego kryzysu, który teraz obserwujemy, czy nie wyjdziemy kompletnie odmienieni, więc chciałbym zacząć w zasadzie taką abstrakcją, czyli co poruszyliśmy gdzieś tam w dyskusji pod jednym z moich wpisów, cofamy się do XII-XIII wieku przed naszą erą, końcówki epoki brązu. Tutaj chyba Bartek Kiraga sporo powie, podejrzewam, że Szeryk. Zaczniemy od Bartka. Jakie są tam informacje? Jak wyglądał ówczesny świat XIII-wieczny przed naszą erą, XII-wieczny? Jak potencjalna epidemia mogła zmienić wszystko, co wtedy odbywało się? No, najciekawsze jest to, że ten świat z XIII wieku, właściwie z XII wieku przed naszą erą, czyli to są lata 1300-1200, był bardzo ze sobą połączony. No, jeżeli nałożymy sobie tamten świat na współczesną mapę Europy, to mamy Imperium Asyryjskie gdzieś mniej więcej tam, gdzie jest dzisiaj położony Irak, mamy Egipt, tam, gdzie jest Egipt, który sięgał swoimi wpływami aż do Syrii i dzisiejszego Izraela. Na terenie Turcji mamy Imperium Hetyckie, a w starożytnej Grecji mamy Mykeńczyków i Minojczyków. I to są światy, to są cywilizacje, które ze sobą handlują, które wolumen handlu na Morzu Śródziemnym osiągnął poziom tego z XIII wieku przed naszą erą, dopiero w czasach klasycznych już, w czasach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. To są świetnie funkcjonujące cywilizacje od setek lat i nagle przychodzi coś w XIII, właściwie jest świetna książka, którą polecam serdecznie, 1277 rok przed naszą erą, rok, w którym skończyła się cywilizacja. Przychodzi seria wydarzeń, która zmiata tę cywilizację z powierzchni ziemi. Mamy potem Neochetytów, Neoasyryjczyków, mamy Egipt, który podnosi się, jako jedyny wychodzi nie bez szwanku z
tych wszystkich perturbacji, ale wychodzi powiedzmy obronną ręką. Mamy Grecję, w której następują wieki ciemne i na to składa się, na tą serię wydarzeń składa się, na ten wynik składa się wiele wydarzeń. Przede wszystkim głód spowodowany, i jak pisze autor tej książki, albo przez zmiany klimatyczne, albo przez epidemię, albo przez jedno i drugie. Są twarde dowody, że zmiany klimatyczne grały tutaj główną rolę, natomiast dowody na epidemię są w cudzysłowie miękkie. Brak rąk do pracy spowodował niszczenie systemu irygacyjnego, który był podstawą rolnictwa, akurat nie Egiptu, ale Imperium Asyryjskiego, był podstawą rolnictwa dla Hetytów. Upadek systemu irygacyjnego doprowadził do głodu. Wewnętrzne nastąpiły z jednej strony wewnętrzne niepokoje, a z drugiej strony najazd tak zwanych ludów morza, którym przypisywano upadek cywilizacji epoki brązu jeszcze za moich licealnych czasów i podawano najazd ludów morza jako główną przyczynę. Natomiast to był raczej skutek tego, że te cywilizacje upadły i były o wiele bardziej podatne na ataki z zewnątrz, albo jedna z przyczyn, zmiany klimatyczne i głód spowodowały ruchy tak zwanych ludów morza, które zaatakowały te dobrze rozwinięte cywilizacje, które upadły. Natomiast no, nie ma twardych dowodów na to, że bezpośrednio za tym wszystkim stała plaga. Jest jeden list Hetytów do Egipcjan, w którym jest mowa, że egipscy jeńcy przywlekli zarazę z Egiptu do właśnie na tereny dzisiejszej Turcji i cała rodzina królewska hetycka umarła. Okej, to chyba warto dodać, bo podejrzewam, że część widzów może o tym wiedzieć, część nie. Ten okres właśnie po XII wieku rozpoczął tak zwane ciemne wieki starożytności. Ktoś chciałby coś dodać? Praktycznie ja mogę tylko powiedzieć na szybko, że 300-400 lat bez żadnych większych odkryć archeologicznych, znaczy nie znajdujemy z tego okresu niczego dużego. Wszelkie wielkie budowle praktycznie zanikły. Jakby 300 lat wymazane z historii ludzkości. Potem, które było pierwsze imperium, które się podniosło? Chyba Urartyjczycy, których chyba uznajemy za prekursorów Ormian, chyba uznajemy jako pierwsze imperium, które podniosło się po tym kryzysie, tak? Znaczy Egipt tak naprawdę nigdy nie upadł, stracił, podstawą bytu wielkich imperiów epoki brązu był handel. Brąz składa się w 90% z miedzi, w 10% z cyny, tak? Dobrze mówię, tin po angielsku to jest cyna? Chyba tak było, tak, że cyna z Hindukuszu szła, bo to też doczytałem, tak. Z tego dokładnie. Korytarza wahańskiego i tak dalej, no z Tadżykistan, Afganistan dzisiejszy. I to, co teraz mówi Piotr, jest fenomenalne i fascynujące, bo cyna występuje na podobnym poziomie jak tytan na Ziemi. Jest jej trochę więcej, ale to jest podobny poziom. Są źródła w Turcji, ale większość cyny była importowana podczas epoki brązu z terenów dzisiejszego Afganistanu. Więc ten handel był naprawdę prowadzony wtedy na gigantyczną skalę, a kiedy upadły te wszystkie imperia dookoła Egiptu, nie mieli skąd brać cyny, nagle się skończyły dostawy wina i oliwy z Grecji, skończyły się dostawy niewolników, skończyły się dostawy cyny. No i Egipt musiał się, no, nie prosperował już tak dobrze jak kiedyś, natomiast nigdy tak naprawdę nie upadł do końca. Może ktoś się odniesie, bo tu komentarz. Podobne klęski żywiołowe i epidemie przyczyniły się na rozprzestrzenienie się Słowian na Bałkanach. Ktoś coś więcej? Ja tu nie jestem w stanie się, wydaje mi się, chyba że właśnie odnosimy się do zarazy Justyniana, bo to będzie chyba okres, chyba właśnie początek napływu Słowian, tak mi się składa, bo to VI wiek, a Słowianie VII, VIII chyba zaczęli zasiedlać Bałkany, czy tam IX, jeśli się nie mylę. To tu Franek, widzę, że chciałeś zabrać głos. No, znaczy chyba nie może być to inna zaraza, inna data niż no, ta dżuma justyniana tak zwana. Tyle, że no to skaczemy od razu do 2000 lat do przodu, a jeszcze w międzyczasie była poważna zaraza w Atenach, która być może była starterem tej zmiany, która doprowadziła do rządów Aleksandra Macedońskiego. Pamiętajcie o tym, to było u progu wojen ateńsko-spartańskich. Nawet pamiętacie takie nazwisko, takie imię jak Perykles
umarł od tamtej zarazy, aczkolwiek to nie była dżuma. I to był schyłek też pewnych porządków w tym samym rejonie klasycznym, śródziemnomorskim. Wszystko się tam zaczęło tasować wtedy. Natomiast no, kolejna, wydaje mi się, tu nie jestem, przecież nie jesteśmy tutaj chyba historykami epidemiologii, następna była ta Justyniana chyba. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o zarazie Cypriana, od biskupa Kartaginy Cypriana, która w latach 260-250 dotknęła ówczesne Imperium Rzymskie i jej się przypisuje nie główną rolę, ale dużą rolę w propagowaniu chrześcijaństwa, ponieważ śmiertelność wśród chrześcijan, ze względu na to, że mieli nakazane opiekować się chorymi i tak dalej, czego nie było w kultach pogańskich, śmiertelność wśród chrześcijan była niska. Ta plaga zabijała, to była albo ospa, albo odra, zabijała mniej więcej 50% zarażonych, nie populacji, tylko tych, którzy się zarazili. Natomiast dosłownie dzisiaj czytałem, zapomniałem imienia tego historyka, człowieka, który mówi, że wśród chrześcijan ta plaga miała śmiertelność około 10%, więc 40 punktów procentowych mniejszą niż wśród pogan, co spowodowało z jednej strony, że pogan było fizycznie mniej, a z drugiej strony napływ duży konwertytów do chrześcijaństwa, no bo wiadomo, nikt nie wiedział jeszcze, że to zabijały zarazki, tylko kara boska, a skoro tych chrześcijan to nie rusza, to może coś w tym jest. Kurczę, jakie przewrotne, nie? Zaraz do tego dojdziemy, bo oczywiście tutaj mówimy o wzroście znaczenia chrześcijaństwa, przecież lada moment w dyskusji przesuniemy się o 12-13 wieków do przodu, co będzie tak de facto... Tylko... No. Można? Tak, dawaj, no. Masz jakieś informacje, jaka była przyczyna tego, że chrześcijanie mniej chorowali na to? Czy to zostało wyjaśnione, zbadane? Tak. Zresztą informacje nie są informacje źródłowe, tylko są, bo źródłowych nie miałem czasu, jak przygotowałem się do tego streamu czytać. Historyk, którego czytałem, naprawdę przykro mi bardzo, ale wyleciało mi jego imię z głowy, mówi, że przez ten nakaz chrześcijan opiekowania się poszkodowanymi, podawania im wody, jedzenia, nie zamykania przed nimi drzwi, robienie dla nich w cudzysłowie szpitali, zbijania gorączki, nie zostawiania ich takim, jakimi są, gdzieś tam na ulicy, jak jest chory, to nie podchodzi i daleko. Podobno dlatego właśnie śmiertelność wśród chrześcijan była niższa. Bo chyba darujemy sobie wytłumaczenie, że to faktycznie wola boska. Tak. No to, czyli mamy już tutaj epidemię ateńską. Faktycznie, gdzieś o tym słyszałem, ale dobrze, fajnie, że to przypomnieliście, bo kompletnie mamy jakieś odniesienie, że ta epidemia, mówisz Franku, że podejrzewam, że tutaj też uważasz, Kiraga się odniesiesz, że przeorała ówczesne miasta państwa greckie i dała szansę. Też nie do końca, ona uderzyła, ja musiałbym też sprawdzić, przygotowywałem się do tego, ale tak się składa, że od paru miesięcy tkwię, zresztą mocno zainspirowany przez ciebie w różnych lekturach związanych z historią zaraz epidemiologii, zmian społecznych nimi spowodowanych. A teraz w ogóle tytułem wstępu, ja zahaczyłem o tę epidemię we Włoszech. Zdaje się, że któryś z chłopaków też, prawda? Jakiś tam ma przygody z kwarantanną, czy mi się wydaje. O właśnie, tak. Bartek, podziel się, no. Bo jesteś na kwarantannie. Zaraz wrócimy do historii. Ja jestem na kwarantannie, tak. No wróciłem niedawno z Gruzji. Dzięki temu piję ten doskonały gruziński koniak. No i siedzę na kwarantannie do... Jeszcze, jeżeli mnie... Tak, jeszcze 11 dni nie mogę opuszczać się. No to długo. No tak. 2 tygodnie. No ja byłem na Sycylii, czyli w miejscu, które, no jak wracaliśmy 25, no to jeszcze było dość bezpieczne, chociaż przygód było co niemiara i dostaliśmy też krótkie zalecenie kwarantanny, bo był bałagan, był burdel w tych pierwszych dniach, potem to chyba zaczęło działać lepiej. Dobra, ale nie będziemy mówić o rzeczach bieżących na razie. 25 lutego. O, okej. Czyli już jakbym wracał z Lombardii, to pewnie restrykcyjnie, natomiast Sycylia była wolna. W ostatnich dniach się to zmienia. No nic, w każdym razie siedziałem na tej Sycylii i akurat wziąłem ze sobą, nawet mam za plecami jakąś taką książeczkę fajną, gdzie sobie o tej historii upadku demokracji ateńskiej czytałem. Ta epidemia, która wykończyła Peryklesa, doprowadziła tak naprawdę do takich silnych ruchów ludowych, społecznych i tak naprawdę postulatów jeszcze bardziej
jeszcze większej demokratyzacji tych pomysłów na rządy wtedy. No ale to był, tak jak też tam powiedziałem na początku, to był przecież początek wojny, początki II wojny ze Spartą. I to była taka anarchia, z której się Ateny i zaprzyjaźniona z nimi federacja tamtego fragmentu wybrzeża nie podniosła. No 100 lat później była już historia, prawda, Aleksandra Macedońskiego i zupełnego przeorania tego klasycznego antyku. Mhm. Okej. Okay. Tyle. No to przejdziemy dalej, czyli kolejna wielka epidemia, już o niej delikatnie zahaczyliśmy, czyli zaraza Justyniana, zahaczyliśmy przy okazji Słowian, którzy mieli prawdopodobnie ułatwioną drogę do dzisiejszych Bałkan. Co wiemy o epidemii Justyniana i może spróbujemy też, bo tu widzę, że ostatnio chyba pojawiły się całkiem ciekawe komentarze właśnie pod moim wpisem, że ponoć hiperbolizujemy ją trochę, przynajmniej w dzisiejszej historiografii, że wcale to mogło nie być 50-60% ludności basenu Morza Śródziemnego, która ucierpiała, zmarła, że to mogło być znacznie mniej, mogło być znacznie bardziej rozłożone w czasie, ale przecież te relacje z Konstantynopola, gdzie 5000 chyba dziennie potrafiło ludzi umierać. Może to były przesadzone kroniki. Co wiecie właśnie o tej epidemii Justyniana i na ile ona, prawda, wpłynęła może na przemianę w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim i jak dalej potoczyły się losy Europy i Anatolii? Ja tu jeszcze napomknę, że pojawił się ciekawy komentarz na YouTubie. Hammer pisze, że na pytanie odnośnie tego, skąd to właśnie ekspansji Słowian, mówi, że na CDA.pl jest wykład pod tytułem Przyczyny ekspansji Słowian we wczesnym średniowieczu doktora habilitowanego Arkadiusza Sołtysiaka. Pewnie się warto zapoznać. Fajnie, słuchajcie, że coś na CDA jest. Ja tylko wam rzucę, żeby to, bo nie lubię tego, mówiąc szczerze, na YouTubie i w ogóle w internecie. Mimo wszystko próbujmy krytycznie analizować, więc myślę, że na jedną, dwie teorie o wpływie na kolonizację Słowian pewnie są dwie przeciwne, więc namawiam do weryfikacji. O. Nie, no jasne, ale pokontynuujmy, jak to z tą epidemią dżumy było. Nadal wydaje mi się, że wam oddam głos, bo znacznie lepiej się czujecie w tematach historycznych ode mnie, a ja się nie czuję źle, więc tutaj wydaje mi się, że to spory komplement. Zatrzymana chociażby ekspansja Justyniana w Italii, kiedy toczył bodajże wojny z Ostrogotami i plemionami Longobardów, bodajże, ale mówię, to nie jest okres, w którym ja się czuję mocny, więc co wy powiecie? Tutaj może Eryk, historia wojskowości, czy właśnie no nie za bardzo, czy wracamy do Kiragi? Ja podobnie, jeśli chodzi o starożytność, to oddam głos innym raczej. Jesteśmy w średniowieczu. Myślę, że archeolodzy. No to co, Kiraga, będzie twoje show, one man show. No nie, ja też bym chętnie oddał głos, jeżeli chodzi o epidemię Justyniana, bo słyszałem o niej, ale żeby czytać o niej więcej, to jak zapowiedziałeś streama, to się za to zabrałem. Ale poza epidemią Justyniana, to w Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, znaczy no, Cesarstwo Rzymskie, bo Zachodniego już wtedy nie było, uderzyła jeszcze wtedy klęska głodu i tak zwana długa zima, trwająca w cudzysłowie 3 lata, spowodowana, i tutaj nie do końca wiadomo, teorie są dwie, albo upadkiem czegoś z kosmosu, co spowodowało, że duże ilości pyłu czy pary wodnej przesłoniły po prostu słońce i spowodowały mniejsze nasłonecznienie, mniejsze zbiory, albo wybuchy wulkanów. No problem jest taki, że nie zidentyfikowano wulkanu, ani nie znaleziono krateru impaktowego. Natomiast poza tym, że właśnie uderzyła zaraza, no to wystąpiła wielka klęska głodu. No i osłabione Imperium Rzymskie 100 lat później poddało się Arabom, podobnie jak 100 lat po pladze w Atenach. Ateny, Sparta i miasta państwa greckie poddały się Aleksandrowi. Czy zaryzykuję? Mówiłeś o tej epidemii w Rzymie i przy okazji chrześcijaństwa. Czy dobrze liczę, że od tamtej epidemii minęło 230-40 lat dosłownie, kiedy
476 roku Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie zostało usunięte z mapy świata. Tak, ale no właśnie, też ta plaga Cypriana nakłada się na trzeci wiek, który był dla Cesarstwa Rzymskiego bardzo niekorzystny, bo z jednej strony tam było 26 cesarzy i pretendentów do tronu cesarskiego w bardzo krótkim okresie czasu. Wydaje mi się, że poniżej 50 lat. To na pewno ogląda nas mój znajomy z archeologii, to jeżeli się mylę, to mnie poprawi, ale wydaje mi się, że 26 cesarzy w okresie mniejszym niż 20-25 lat, a dodatkowo cesarstwo się na krótko podzieliło na cesarstwo palmyrskie, w cudzysłowie, na terenie dzisiejszego Bliskiego Wschodu, cesarstwo Galii i Wielkiej Brytanii i cesarstwo rzymskie. No i poza tym, że uderzyła plaga, uderzyli barbarzyńcy, uderzyły wewnętrzne niesnaski w starożytnym Rzymie. No i później, tak, to była jedna z przyczyn, dla których upadł Rzym. Jak komentarz się pojawił, może faktycznie zostaniemy, bo ja bardzo lubię porównywanie krańcowego okresu cesarstwa bardziej do Unii Europejskiej i ogólnie do sytuacji w Europie. Oczywiście to jest na wyrost, natomiast jakie widzicie podobieństwa między sytuacją omawianego cesarstwa rzymskiego a obecną Polską? Ja bym w ogóle zaczął z takiego metodologicznego punktu widzenia, że troszeczkę krytycznie bym do tego podszedł, że tak naprawdę nie ma sensu wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tego. Bo to, co już chyba na pewie rozmawialiśmy ostatnio, że możemy wskazać pewne podobieństwa, ale tak naprawdę całe to, wiesz, cała ta teza, że historia jest po to, żeby wyciągać z niej lekcje i w jakiś sposób przewidywać przyszłość, no to się nie trzyma kupy, nie? Delikatnie, no bo zawsze masz inne uwarunkowania, a na rzeczywistość wpływa no, niepoliczalna wręcz liczba czynników. Tak, także możemy wskazywać jakieś podobieństwa, możemy robić jakieś analizy na krótki dystans, krótkoterminowe, natomiast nie dobudowujmy do tego zbyt daleko idącej ideologii. Nie? Ale wiesz, to zaraza, znaczy nie zaraza, ten upadek cywilizacji późnego brązu, właśnie to, co mówimy, Egipt przetrwał, ale Egipt właśnie został skrajnie osłabiony, bo rozpadła się globalna, jak na ówczesny świat oczywiście, siatka powiązań ekonomicznych. I tutaj bym szukał tego, oczywiście mówimy na wyrost podobieństwa, że właśnie nasza siatka powiązań w znacznie bardziej zglobalizowanym świecie no jest w tej chwili drastycznie przecięta, no, pomijając zdalne prace, ja zaczynam zastanawiać się, jak to będzie wyglądać z fizycznymi produktami, bo jeśli na granicach są kolejki, kosmiczne kolejki, jest problem z transportem, to może się to bardzo różnie potoczyć, ale do tego za chwilę dojdę, nie chciałbym chyba tego... Tak, zahaczając już tylko o tą ekonomię, myślę, że do tego też przejdziemy, no to zwróć uwagę, że no, dawno nie mieliśmy sytuacji, kiedy praktycznie cały świat stoi na krawędzi niewypłacalności. Począwszy od zwykłych konsumentów po duże korporacje i państwa, nie? No. Także to jest sytuacja, z którą będziemy musieli się jakoś zmierzyć. No. I stąd też te, no, mówi się o pewnych niekonwencjonalnych podejściach do systemu gospodarczego, który teraz obowiązuje. No, zobaczymy, na ile to jest prawda i na ile to będzie stosowane, tak? No, skoro mamy system oparty na konsumpcjonizmie, a konsumpcji nie ma, to naturalnie główna składowa naszego właśnie ładu, to o tym jest ten stream, na ile właśnie tego typu epidemie w historii, znaczy pierwsza część tego streamu, na ile takie epidemie w historii burzyły ówczesny ład. Dlatego przejdźmy chyba do najważniejszej, w możliwie najlepiej poznanej epidemii, znaczy może taki punkt na dwóch osiach. Z jednej strony najlepiej poznanej i jednocześnie wiemy, jak bardzo przetransformowała świat, czyli przejdziemy chyba do czarnej śmierci, czyli do najciekawszej epidemii, która do dzisiaj wzbudza no, wyjątkową fascynację. Jest mnóstwo mitów. Ostatnio z Frankiem, jak się widzieliśmy w Warszawie, przecież rozmawialiśmy, otworzył mi oczy, podrzucił kilka artykułów, że to nieprawda, że czarna śmierć ominęła Polskę i to też będę chciał zdecydowanie poruszyć. Więc kto chciałby zabrać głos pierwszy a propos czarnej śmierci? Który to był? 1346 rok chyba, pierwsza, 446, 47, 48, to chyba była pierwsza fala. To był ten import zarazy z Sudaku na Krymie, prawda? Czyli z kafy przez genom. O,
Panowie, sekundka przerwy, wznawiamy streama. Pyk, bo 40 minut jest na... 40 minut jest niestety darmowego, więc już wracamy. Zapomniałem o tym kompletnie, rozgadaliśmy się. Dajcie sekundkę. Pyk. Nie crash, tylko 40 minut, moi drodzy, mamy na ten, na streama. Się rozgadaliśmy i wszyscy zapomnieli. I już mam nadzieję, że zaraz wszystkich tutaj ponownie przywitam. Join with audio, moi drodzy, pamiętajcie, żeby z dźwiękiem się połączyć, lewy dolny róg. Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Nie, 40 minut po prostu streamowanie skończyło się. I co, czekamy na Franka. Franek widzę, że też już odczytał i kontynuujemy zaraz. I chyba Franek w ogóle był przy mikrofonie, że tak powiem. Ile w ogóle mamy osób oglądających? Słyszałem, że w ogóle stream się nie wyświetlił, co mnie zasmuciło na tych, na panelach YouTube'owych. 100 osób. Czyli nie. Witaj, Franku, ponownie. Powiedz coś tam. Bartku, też coś tam powiedz. Czy cię słychać? Raz, dwa. Słychać. Ja was słyszę. Nie wiem, czy wy mnie. Super. Eryka. Cześć. Super. Franku, mówiłeś 40 cześć, minut. Tam panowie. Skończyło nam się 40 minut. Na Zoomie lecimy. Dawaj, Franku, bo to chyba ty mnie zabrałeś. Ostatni nie zabierałeś. Tak. Tak, to znaczy tak jak tam pytałeś o datę, czyli ten 1346 import z tego miejsca, które było wtedy granicą dwóch światów, też centrum handlowym, pamiętajcie o tym, że te faktorie włoskich potęg handlowych właśnie nad Morzem Czarnym tak naprawdę służyły wymianie z Azją Środkową i dalszą. Są, no chyba też łatwo sprawdzić, są dowody, że ta epidemia trwała w Azji już kilkanaście, jeżeli nie 20 lat. W naszym ulubionym zakątku, czyli w pobliżu jeziora Issyk-Kul były takie badania, znaleziono pochówki, które świadczyło o zarazie, więc to się przesuwało ze wschodu na zachód. No, to też jest pewien model, pamiętajcie, prawda, że te zarazy się w pewnym momencie, szczególnie te późniejsze wirusowe już, nie mówimy o tej bakteryjnej, zaczynają przemieszczać z tego wschodu. To też chyba istotne w perspektywie tej o której rozmawiamy i przy tym nieszczęsnym dzisiejszym koronawirusie. Tak, słuchajcie, no wiadomo, że ta epidemia obrosła tymi mitami, dlatego że w takim naszym samozadowoleniu polskim czy słowiańskim przyjęliśmy tezę o szczególnej odporności Polaków na wirusa, prawda? Ale na zarazę, na dżumę, na bakterie. Jeśli to była dżuma, bo to też wcale nie jest, no prawdopodobnie, ale nie jest to potwierdzone w 100%. Są... No mamy te dwie odmiany dżumy, prawda, które tam gdzieś się przenikały. Ta płucna dymiennicza była, z tego co pamiętam, troszeczkę późniejsza, aczkolwiek właśnie ona podobno się pojawiała w tych relacjach z azjatyckich, wydaje się, że ona... No być może to jest ten powód, dla którego epidemiolodzy nie mówią w sposób zdecydowany, że to była dżuma. Rzeczywiście z tego, co Piotrek ostatnio ustaliliśmy, prawda? Ja czytałem zawsze taką klasyczną pracę Barbary Tuchman, gdzie powtarzano, to jest mapa pochodząca gdzieś tam z końca XIX wieku, na której odwzorowano zasięg epidemii, gdzie to są te białe plamy głównie w południowej Polsce, tej niezwiązanej z kulturą hanseatycką, z handlem hanseatyckim, więc ta południowa Polska, Małopolska plus Czechy, a z drugiej strony, słuchajcie panowie, to też jest ciekawe, pamiętacie, gdzie w zachodniej Europie była ta plama wolna, ta ziemia wolna od zarazy? Szwajcaria? Ale to nie, tam... Szwajcaria też, były miejsca. No więc tam, gdzie dzisiaj... Pireneje i Milan? Tam, gdzie dzisiaj koronawirus szaleje najbardziej. A jak pamiętacie, w XVII wieku, no gdzieś tam między Piemontem a Lombardią dzisiejszą, czyli gdzieś tam między Turynem a Mediolanem były miejsca, gdzie ta zaraza się w ogóle z dziwnych powodów nie rozpleniła w tym pierwszym impakcie, w tym pierwszym uderzeniu, natomiast ona się tam pojawiła po parunastu latach i skosiła już wszystko. Tak samo jak prawdopodobnie pojawiła się u nas, Piotrek, przypomnij, jak to wyglądało, bo to wtedy czytaliśmy ten artykuł przed miesiącem, to były jakieś dokumenty ziemskie, dokumenty mieszczańskie chyba, które wykazały, że w Polsce w latach 70. tego XIV wieku
zaczęły się te procesy, które były na, po tym 1346 na zachodzie i w większości. No takie dwie ordynarne zmienne osie ekonomiczne się złożyły, czyli zwiększyły się pensje urzędników, bo nie miał kto za bardzo wykonywać tych prac. I znacznie staniała żywność, bo ludność jeszcze była w stanie naprodukować żywności, ale zaraza już zaczynała ją orać, więc przetrzebiać, dziesiątkować i kończyło się tym, że była żywność, a nie miał kto jej jeść. To był oczywiście krótkoterminowa anomalia, tymczasowa, ale ta anomalia ponoć w dokumentach się pojawiła, identyczne anomalie były w Europie Zachodniej, ale to ja tylko przeczytałem, tak gdzieś obiło mi się, co jest całkiem logiczne. To jest ta krytyczna analiza, której moim zdaniem, jeżeli rozmawiamy o tych epidemiach historycznych, nie możemy unikać. No, naprawdę, to jest, słuchajcie, jest tak atrakcyjne. Patrzcie, ile razy to się teraz pojawia, że Polacy są znowu, no, na początku szczególnie teraz, tydzień, dwa tygodnie temu, że po słowiańsku się zapije tego koronawirusa. Białoruś, słyszeliście, że w Iranie jest już kupa, więcej jest zgonów chyba od przedawkowania alkoholu tam w prowincji Fars tej południowej niż od koronawirusa. Tak. No, nie mają odporności na alkohol. Persowie sobie nie wykształcili, niestety. A ja szukam... Okay. Dobra, widzę, że czekamy na raport z Włoch. Ja gdzieś tam zaglądam kątem oka, a w międzyczasie schodzi nam z Wielkiej Brytanii 37 kolejnych zgonów. Do tego dojdę, albo dobra, chwilę możemy od historii odpocząć, zaraz do niej wrócimy, bo jesteśmy dopiero na początku czarnej śmierci i tego, jak ona zmieniła ówczesny świat. Co myślicie o tym, co robią kraje anglosaskie? Głównie mam na myśli Wielką Brytanię, która najpierw mówi, że uzyskajemy kolektywną zbiorową odporność, mija tydzień, dwa, mówimy, że jednak nie, że to jest zły pomysł. Mówię, czy mamy do czynienia z rządem typową liberalną demokracją, która się boi zdania obywateli i próbuje się dostosować do trendów społecznych i boi się tej krytyki, że będzie wszystko zamykane, boi się reakcji gospodarki, czy mamy do czynienia po prostu z debilami, którzy pogrywają i nie rozumieją, w jaką grę grają. Co ty myślicie? Bo do Stanów zaraz dojdziemy. Okej, to najpierw Wielka Brytania, bo ta zmiana ich podejścia, no mnie szokuje. Gdzieś nawet mnie to przerosło i teraz te zgony mi zaczynają wystrzeliwać. Okej, NHS faktycznie nie jest uznawany za najlepszą służbę zdrowia na świecie, no ale zdecydowanie nie plasuje się na poziomie krajów drugiego świata. No to jest jednak pierwszy świat. Znaczy dobrze by było, że jeśli obrali jakąś politykę na początku, to żeby ją kontynuować. Trochę to tak wygląda na chaos panujący w ośrodkach decyzyjnych w Wielkiej Brytanii, że wybierają radykalnie różną taktykę niż reszta świata, tydzień później się z niej wycofują i w efekcie wychodzi na to, że ani jednej dobrze nie stosują, ani drugiej. Więc, a epidemiologiem nie jestem, więc tutaj jakby się nie wydaje w szczegóły. Natomiast no, z opinie, jakie docierają, są raczej jednoznacznie krytykujące politykę brytyjską. No dalej, kto jeszcze chciał? Franek, ty chciałeś zabrać? Znaczy, hula gdzieś po internecie brytyjska strategia, najlepsza jaką widziałem, opisująca koronawirusa we wszelkich dziedzinach życia społecznego, więc trudna moim zdaniem sytuacja, słuchajcie, do interpretacji. Ja powiem wam, że ostatnio zacząłem się o dziwo z sympatią przyglądać takim krytycznym, fajnym, dającym ferment wypowiedziom na Twitterze, jak na przykład Łukasza Warzechy. Słuchajcie, uwalniając się od emocji, uwalniając się od Twitteres, facet rzeczywiście się odwołuje do takiej argumentacji położonej w przyszłości. Jak osłabimy swój system opieki zdrowotnej, jeżeli dzisiaj pozwolimy na rujnowanie całej gospodarki? To jest oczywiście, że to jest niewymierne i to jest nieetyczne, ale oczywiście ratujemy tych, których mamy, ratujemy tych, którzy są zagrożeni dzisiaj, ratujemy tych emerytów i tych ludzi z innymi schorzeniami, natomiast realnie nie jest wykluczone, że taka strategia korona party by doprowadziła w przyszłości do mniejszych strat. Tak sobie o tym myślę, ale oczywiście to jest tak techniczna rozmowa i tak nieładna, że no, ja to traktuję właśnie, jak wam powiedziałem, jako pewien ferment. I
Myślałem też o takich wyjściach połowicznych. Zastanawiałem się, czy wypuszczenie na rynek pracy i wypuszczenie jednak w gospodarce do dalszej pracy tych ludzi, którzy nie są bezpośrednio zagrożeni albo tych, którzy są mniej zagrożeni i odcięcie tych najbardziej ryzykujących, czyli odcięcie tych emerytów, no taki wariant semi, takie midi. Nie wiem, czy to jest możliwe, to jest takie gdybanie typowe, ale widzę, no wszyscy widzimy, że są zagrożenia wynikające po prostu z radykalnego kryzysu gospodarczego. To jest, słuchajcie, to ja tylko rzucam pod rozwagę. No ja wiem, taka ekonometria jest zawsze bolesna, bo trzeba przekalkulować, co będzie lepszym rozwiązaniem, bo faktycznie może się okazać, tak jak mówisz, że tak osłabimy swoją gospodarkę tym całym kryzysem, że będziemy mieli jeszcze bardziej niedofinansowaną służbę zdrowia i długoterminowo, w perspektywie po 5 lat, możemy znacznie więcej stracić niż zyskać. Tylko to są oczywiście kalkulacje kompletnie nieoszacowywalne, bo widzimy, co się dzieje oczywiście w północnych Włoszech i Włochy, kompletnie odmienna też technika kompletnego zamknięcia. Chyba dzisiaj w nocy doszły informacje przecież, że poza strategicznymi gałęziami gospodarki wszystko odcinają. To jeszcze Bartek, ty masz jakieś zdanie na temat tego wahadła anglosaskiego, znaczy najpierw Wielkiej Brytanii do Stanów, mówię, za chwilę przejdziemy? Nie jestem ani epidemiologiem, ani wirusologiem i nie chcę wychodzić z pozycji, nie znam się, to się wypowiem i mówić czegokolwiek, poza rzeczą, której jestem absolutnie pewien. To znaczy, na pewno jest taki punkt, gdzie walka z epidemią koronawirusa przyniesie więcej strat niż koronawirus. No wyobraźmy sobie sytuację, że wszyscy na świecie zostają w domach przez 3 tygodnie, czyli okres wylęgania się wirusa. Wtedy nie funkcjonują szpitale, nie funkcjonuje nic i z pewnością przynosi to więcej strat niż przyniósłby koronawirus. Natomiast gdzie jest ten punkt, gdzie walka z koronawirusem przyniesie większe straty niż koronawirus? No ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo brakuje mi fachowej wiedzy, a nie chcę. No jasne, ale nie szokują Was takie obrazki imprezująca młodzież i nie tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie w ogóle to jest tylko grypa, ja idę w melanż i wyjebane, bo jednak mnie to uderza, gdzie to znacznie głębsze przemyślenia na temat kondycji społeczeństw. I zanim pociągnę, chciałbym też to odnieść do Polski. Mam wrażenie, że my zachłysnęliśmy się tą naszą społeczną odpowiedzialnością i jak to się mówi, musztrą, powiedziałbym, tak? Ale zwróćmy uwagę, że łatwo jest nie wychodzić z domu, jak jest 5 stopni na zewnątrz, a we Włoszech było troszeczkę cieplej i jednak nagle się u nas zrobiło 15 stopni i wyjebało ludzi na ulicę. Może nie tyle, co we Włoszech, bo już mieliśmy jednak od kilku dni tą całą akcję zostań w domu, ale no tutaj zostawiam pod rozmyślenia na temat kondycji społeczeństw właśnie Europy Zachodniej w porównaniu do Polski, więc co ty? Ale nie, Piotrek, ale ta Italia jest bardzo swoista. Ja myślałem o tym często pod kątem, to sobie tak zegzemplifikuję. Słuchaj, kiedyś byłem na obserwacji wyborów na Ukrainie i jeździła ze mną w zespole taka pani z Danii, która się zachwycała ukraińskim modelem opieki nad starszymi. Była cholera, cała północna Europa. Ja jeżdżę od 30 lat z OBWE, cała północna Europa to jest totalne przecięcie więzi pokoleniowych. Czyli młodzi mają starych wiadomo gdzie, starzy są bogaci, to są bogate społeczeństwa, zajmują się sobą, kupują sobie opiekunki i bardzo bym chciała, żeby przyjęto taki model więzi pokoleniowej. A teraz patrzcie. Przerwę, bo chyba dostaliśmy przerwę, chyba mamy informację za dzisiaj, 651 zgonów, bo też śledzę jak najbardziej na czacie. Zmniejszyło się. I 5560 nowych na OIOM-ie. Nie wiem, czy OIOM zaktualizowali pod 2850. Jeśli nie, czy to jest zaktualizowana liczba, bo na razie na pewno zgony i przypadki zostały zaktualizowane. Tak, mniej niż wczoraj, ale do tego też dojdę, czy te liczby nas nie przestają szokować, ale to za chwilę. No kontynuuj, Franku. Ja właśnie o tym mówię i popatrzcie, że właśnie Włochy są krajem, gdzie ta więź pokoleniowa jest i ta odpowiedzialność za starszych, zwróćcie na to uwagę. Że teoretycznie można by przypuszczać, że no, Włosi się zorganizują, prawda? No to są już jakieś takie bardzo, bardzo trudno uchwytne, chyba takie bardziej dla etnologów i antropologów czynniki, ale czemu do cholery jasnej oni nie są w stanie zachować tej dyscypliny, mając poczucie? Tam się rzeczywiście ludzie wychowują, no wiecie, jaki tam jest model, prawda? Że ludzie późno, p- p- p-
późno się żenią, późno wychodzą dziewczyny za mąż, mieszkają przy tych rodzicach, może to jest też jakoś tam powód, cholera jasna. No ale dlaczego im zabrakło tej odpowiedzialności? Nie wiem, czynniki kulturowe. No gadamy o tym pewnie nie tylko tutaj, ten temat wraca od tygodnia. Trochę taka szklanka do połowy pusta, do połowy pełna. No, czy sprzyja ta więź ze starszymi, czy to wpływa na jakąś większą czy mniejszą gęstość kontaktów? No, nie wiem. Tutaj dochodzi to południowe YOLO, to południowe życie carpe diem, gdzie co by się nie działo, jest impreza. Przecież wróciłem niedawno z Libanu. Wydaje mi się, że południowa Grecja, północne Włochy pewnie mniej, ja słabo znam Italię, ale Iberia i Italia ogólnie się uznaje z Bałkanami za obszar zbliżony tutaj właśnie takiego libańskiego modelu, co by się nie działo, robimy melanż, wojna, nie wojna, przecież jak najbardziej imprezy były podczas wojny w Bośni i nikt się tym za bardzo tam nie skrywał, to normalnie życie towarzyskie się toczyło, w Libanie też jak najbardziej, 15 lat wojny, życie towarzyskie trwało w najlepsze i możliwe, że to też jest czynnik, że oni nie mają takiego podejścia. To jest tylko nowe zagrożenie, z którym się zderzamy i ciągniemy dalej. Trzeba się cieszyć dniem, a o konsekwencjach myślimy za tydzień, za miesiąc albo w ogóle odrzucamy tę myśl. No ale 50 tysięcy naruszeń kwarantanny we Włoszech. Nie wiemy na ile poważnych, prawda? Nie mamy danych. Czy to jest tak, że policja widzi faceta, który idzie, nie wiem, z pieskiem i nie wiem, się przywitał z sąsiadem, czy to są ludzie, którzy rzeczywiście melanżowali. No ale brzmi to szokująco i chyba, tak się wydaje, jednak Włosi nie potrafili się do tego rygoru dostosować. No, Bartek? Ja z jednej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedział Piotrek i co też na czacie jest komentarz Edyty Nowak, że zgadza się z tobą, że jak pogoda podskoczy u nas o kilka stopni, to Polacy wyjdą z domów. Natomiast za kilka dni, jak pogoda podskoczy o kilka stopni, to już może być rządowy zakaz wychodzenia z domów. Też to jest. Natomiast dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak wygląda odbywanie kwarantanny, właśnie dostałem SMS-a, że w aplikacji Kwarantanna czeka na mnie zadanie do wykonania, więc muszę odpalić. Tak. Jest rządowa aplikacja. A to zrób to, opowiedz, zrób to, to będzie... No tak, tak. Dawaj, no. Poza tym, że dwa razy na dzień średnio odwiedzają mnie panowie policjanci, to żeby pomóc policji, jest aplikacja Kwarantanna, którą można ściągnąć normalnie z Google Play czy z App Store'a. Natomiast zalogować się do niej można tylko, jeżeli twój numer został wcześniej zarejestrowany podczas przekraczania granicy. No i w tej aplikacji Kwarantanna są komunikaty. Można poprosić o pomoc, o zakup jedzenia, o cokolwiek. Zgłasza się wszystkie tutaj, zaraz będzie widać tak, zgłasza się wszystkie niezbędne potrzeby. Są komunikaty, no i są zadania do wykonania. Zadanie do wykonania: udostępnij lokalizację z aplikacji. No i zrób selfie, że jesteś w domu. Więc robię sobie selfie. Ale powiedz, bo to było bardzo ciekawe, co sprzedałeś mi. Mianowicie, że wszelkie proxy GPS-owe wykrywa i nie działają. Jak na aplikację napisaną w krótkim czasie, na zlecenie publiczne, no ja tutaj ręce mi opadły, tak, szczęka mi opadła. W końcu siedzę w IT, programuję i w tak krótkim czasie, żeby to dopracować, chyba że to było gdzieś planowane, ale ja mam wrażenie, że aplikacja Kwarantanna nie była planowana miesiąc temu. Aplikacja Kwarantanna, no nie, ale kto wie, czy inna aplikacja nie była planowana i tylko zmienili nazwę. Kwarantannę, tak. Ale faktycznie, więźniowie na przykład, jak ktoś odbywa karę w domu, tak? To by się dodawało, kurwa, no, bo przecież coraz więcej są wyroków przerzucać pod areszt domowy na przykład. No ale dostajesz wtedy obrączkę na nogę, nie? A może chcą obniżyć koszty, będziesz telefonem latał. No nie wiem. Tak czy inaczej, jeżeli na telefonie jest zainstalowany, nawet nie jest używany w danym momencie, ale jest zainstalowany fake GPS, którym można różne inne aplikacje oszukiwać, to aplikacja Kwarantanna nie odpali. Każe najpierw odinstalować z telefonu wszystkie fake GPS-y. Nie wiem, jak jest z VPN-ami, z innymi aplikacjami. Ja miałem zainstalowany fake GPS, kazała mi najpierw odinstalować i dopiero potem ruszyła. Więc zadanie wykonane, kwarantanna na dzisiaj odbyta. Pewnie czeka mnie jeszcze jedna wizyta policji i potem mogę nocą udać się na miasto.
Wiesz, oczywiście żartuję. Nie jestem w stanie się powstrzymać. Bartek, pochwal się, dlaczego miałeś zainstalowanego fake GPS-a? A to z dawnych lat jeszcze. Z dawnych lat powiadasz. Ja też wiem. Bardzo, bardzo duży off-top. Natomiast no, fake GPS pozwala oszukiwać różne aplikacje. Na przykład? Jaką na przykład? Na przykład Tindera, to ci niespodzianka. Oj, dobrze, to zanim wrócimy do historii czarnej śmierci, trochę o Wielkiej Brytanii. Eryk, ty może tutaj opowiesz, bo wydaje mi się, że masz całkiem sporo przemyśleń na ten temat. Wiem, że jesteś ekonomicznie trochę bliżej środka lewa, ja jestem bliżej środka prawa, ale to nie ma żadnego znaczenia w tej dyskusji. Nie ma znaczenia nasza jakby różnica w tych poglądach, raczej się odniosę przemyślenie a propos Stanów Zjednoczonych, bo to jest fenomen, co się tam odpierdala. Prywatna służba zdrowia, testy za jakieś kosmiczne pieniądze. Kraj, kurwa, kompletnie jest zdesynchronizowany wewnętrznie. Największa ekonomia na świecie, kurwa, jest jednak... No to jest, wyobraź sobie, że masz najlepszą służbę zdrowia na świecie, ale ona kosztuje tyle, że nikogo na nią nie stać, nie? Tak sobie wynotowałem, żeby to lepiej wybrzmiało, że wyobraź sobie, wiesz, wyobraźcie sobie kraj, w którym tak naprawdę nie ma publicznej opieki zdrowotnej, nie ma przymusu ubezpieczeń. Ubezpieczyciele to, wiecie, jakieś tak naprawdę kilka wielkich korporacji. Poza tym sama opieka zdrowotna jest to masakrycznie droga, więc przeszło 20 milionów Amerykanów w ogóle jej nie ma. I nawet jeśli płacisz, no to masz różne levele płatności i na każdym masz inny zakres usług, że twoje ubezpieczenie może nie obejmować na przykład koronawirusa na przykład. No i w większości nie obejmuje, a wyszły już pierwsze rachunki za leczenie na COVID i to jest od 10 tysięcy dolarów przy łagodnym przebiegu choroby po 30 tysięcy. Także to są kosmiczne kwoty. Sam test kosztuje 1300 dolarów. No i poza tym też sama struktura przecież służby zdrowia, która jest totalnie zdecentralizowana, no bo wiadomo, że każdy stan to jest inny system, może podobny, ale to nie ma żadnej koordynacji, albo koordynacja jest szczątkowa na szczeblu federalnym. No dość powiedzieć przecież, że nie ma czegoś takiego jak pogotowie ratunkowe, bo to podlega pod, no nie ma, no to jest pod straż pożarną. Co kurwa? To chyba coś mi ominęło znowu. No nie, no nie straż pożarna ma karetki. No, tylko że wezwanie karetki kosztuje odpowiednio, więc część ludzi mniej zamożnych po prostu bierze Ubera do szpitala, jak coś się dzieje. No, albo przyjeżdża po ciebie wóz strażacki. Niektóre wozy strażackie mają sprzęt, który jest w karetkach i w drugą stronę. Niektóre karetki mają sprzęt używany w akcjach strażackich. Nie? Także weź sobie, połącz te kropki i dodaj sobie koronawirusa i spróbuj odpowiedzieć na pytanie, co z tego może wyjść. Zanim wrócimy do Stanów, Kiraga, do ciebie pytanie, bo widzę, jak na kwarantannie z żarciem? Pewnie ja już odpowiedziałem, ja na czacie YouTube'owym nazywam się Abelard Gromnicki i... A to ty pisałeś? A, sorry, dobra. Tak. Ja odpowiadam na te pytania, które ktoś mi zadał. Tak. Abelard Gromnicki, zawsze jak odpowiadam na jakieś pytanie, to piszę, że to ja. Okej, sorry, dobra, straciłem wątek. W ogóle... Zeszły też dane ze Stanów kolejne, bo Stany mają cząstkowo, one nie mają federalnych raportów. No i jeszcze tak, jak rozmawialiśmy kilka dni temu na privie, powiedziałem ci, śledź, co się dzieje w Stanach. I nie dalej jak wczoraj liczba nowych przypadków w Stanach przekroczyła liczbę nowych przypadków we Włoszech, dziennie wykrywanych. No 2400 jest za ostatni raport, ale nie wiem, jak często oni wypuszczają, no w tej chwili... Znaczy, 32 nowych... Nowych przypadków dziennie, nie? Oni mają 5,5 tysiąca. Wykrywanych. Wykrywanych, no, a Stany mają 6100. Oni zmienili coś w tej polityce tych testów w Stanach, czy nadal to jest prywatne, musisz bulić haść? Czy rząd federalny zaczął finansować w jakiś sposób je? Szczerze mówiąc nie wiem, natomiast mogę ci powiedzieć tyle, że najwięcej przypadków wykrywanych, przynajmniej do niedawna, no bo teraz jakby tych przypadków jest więcej, było wśród policjantów, ratowników i wszelakich służb, bo oni mają testy darmowe i obowiązkowe. No to możesz sobie sam wysnuć wnioski. No właśnie tutaj ja podzielę się swoim przemyśleniem i chyba się też z większością z was dzieliłem, że dla mnie jedynymi wymiernymi danymi, którymi możemy się posiłkować teraz, w jakim punkcie pandemii jesteśmy,
są dane z OIOM-ów, czyli ile osób jest na OIOM-ie, bo tam teraz nie ma znaczenia, czy ty jesteś chory na koronawirusa, czy nie jesteś chory, czy ci go zdiagnozowali. Kluczowe jest, ile osób mających sepsę, zapalenie płuc i pochodne jest pod respiratorami. To nam daje wtedy informację o obłożeniu, jaką jeszcze mamy przepustowość na OIOM-ach. Jesteśmy w stanie w jakiś sposób oszacować, bo wszystkie pozostałe dane, no to jest wróżenie z fusów. Różne podejście do testów, różne kwalifikacje zgonów. My staramy się za wszelką cenę porównywać się z innymi krajami, a to mija się celem. No co ja teraz spojrzę, 32 801 potwierdzonych przypadków w Stanach Zjednoczonych, gdy właśnie to co mówimy, jak je zweryfikować, to mogą być służby, a może jest ich razy 10, bo mamy zwykłe osoby, tak? Widzimy zgony, że też zaczęły skakać w Stanach Zjednoczonych, choć tam pamiętamy tą historię chyba gdzieś tam pod Nowym Jorkiem, że jeden z domów opieki starszych osób został przetrzebiony rasa dobrze, tak? Więc to takie moje przemyślenie na boku. Ale w Stanach, więc nie wiemy, czy federalnie się wykonuje już te, są opłacane testy, bo to też właśnie jest pytanie, jak Stany się zmienią. Przyszła informacja na czacie, pozdrawiam Jaśka tak w ogóle, że finansują już to na poziomie federalnym. Czyli są płacone. Tak. Czyli tak, też ale... pisze Jan Wysocki, pisze na naszym czacie, że finansuje CED. Natomiast jaki to jest skrót, to Jan Wysocki postara się rozwinąć, tak przynajmniej napisał na czacie. To teraz do Franka pytanie, może postaram się, bo ty jesteś dobry w takich analizach społecznych. Jak myślisz, no rząd republikański finansuje testy, rząd republikański, który ewidentnie pod wodzą Trumpa jest skrajnie prowolnościowy, jeśli chodzi o ekonomię, gdzie te podatki faktycznie gdzieś tam w jakimś stopniu były obniżone, gdzie gospodarka za Trumpa odpaliła i teraz nagle izolacjonizm, teraz nagle przerwane loty nawet z Wielką Brytanią, przez którą Stany Zjednoczone wspierały gdzieś w tym konflikcie z Brukselą i teraz w końcu finansowanie prywatnej służby zdrowia, bo pośrednio to jest finansowanie, tak? Ja tego nie neguję, tylko jakby stwierdzam fakt. Jak myślisz, czy to może być szok dla Amerykanów, gdzie mamy jednak demokratów, którzy są za tymi, za bardziej publiczną służbą zdrowia, albo przynajmniej w tym kierunku, a z drugiej strony republikanie, którzy wykonują właśnie takie kroki bardziej demokratów. Co ty myślisz, Franku? No złożone pytanie, powiem ci szczerze. Ja bym powiedział tak, że to jest jednak dużo szerszy kontekst, wiesz, ja bym w ogóle tego, znaczy bałbym się przywiązywać w ogóle do jednego jakiegoś tam czynnika, faktora, składnika tego, co się teraz dzieje. To w ogóle nie daje żadnego obrazu. Słuchajcie, ja dzisiaj przed tą naszą rozmową przeczytałem duży tekst w gazecie o stosunkach wyborczych, o dziwo, o stosunkach chińsko-amerykańskich z koronawirusem w tle. O tym, jak agencja Xinhua dwa tygodnie temu zagroziła Amerykanom, czego nikt w Polsce nie odebrał, przerwaniem łańcucha dostaw sprzętu medycznego. Ja nie wiem, dla mnie to jest za dużo zmiennych, jeśli miałbym, Piotrek, w tej chwili to cokolwiek mówić, to bym się czuł bardzo niekomfortowo. To jak ostatnio tkwimy w tym zaklętym, w tym kręgu tego, prawda, tych czarnych łabędzi, powtarza się ten termin, o którym my też, Piotrek, gadaliśmy 2 lata temu, że coś takiego może się w Polsce, w Europie, w świecie zdarzyć, no to mam wrażenie, że teraz, nie wiem, no scenariuszy jest za dużo. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy polityka wolnościowa, izolacjonistyczna, czy skierowana na współpracę, czy na państwa narodowe, to byśmy chyba musieli mieć 5 godzin, to byłoby takie pitu-pitu. No. Jasne. Uciekam od odpowiedzi, bo ja się tu nie czuję komfortowo. Przepraszam, Piotrek, sorry, no nie umiem ci odpowiedzieć. Zaktualizowane dane z włoskiego OIOM-u to jest 3009, czyli o 200 więcej, ale także sporo osób doliczonych jako wyzdrowiałe. O, i Stany bardzo ładne raporty cząstkowe wrzucają, bo mieliśmy przed chwilą 2368, a w tej chwili rzucili 2945. Nie pierdolą się, wrzucają sobie po kilka tysięcy w rzucie co kilkanaście minut. Więc ja jestem pod wrażeniem tego, co się tam dzieje. Niemcy bardzo skromne, bo Niemcy chyba też jakoś dla landów chyba wrzucają, oni też jakoś tam bardziej na poziomie lokalnym chyba funkcjonują niż tutaj Włochy i Francja. Bardzo różna, nie wiem, przynajmniej po parę dni temu, bardzo różna polityka poszczególnych landów. Zupełnie inne wymogi kwarantanny na zachodzie, zupełnie inne tutaj. A, czyli landy u Osi i u Wesji. Możesz coś więcej powiedzieć? O, albo Bartek, no, bo widzę, że się zabierasz. Nie, ja chciałem powiedzieć tylko, że zgodziłbym się z Frankiem, że
mówienie, czego jest tyle zmiennych, że faktycznie to będzie pitu-pitu. Natomiast chyba nikt się nie czuje na tyle pewny, żeby mówić, co się stanie na pewno. Natomiast taka informacja, która się jeszcze u nas w tej naszej rozmowie w kontekście politycznym nie pojawiła, że rząd włączył do programu lot do domu Ukraińców. Nie wiem, czy wiecie. Tak. Ma być korytarz sanitarny dla Ukraińców. Jak to ma funkcjonować? Bo mnie ta informacja ominęła. To że też co, jest lotują dobre do Polski pytanie. I wrzucamy ich na granicę, jak uchodźców, zrobimy jak Chorwacja, bierzemy z granicy z Bośnią i wpierdalamy na granicę ze Słowenią i udajemy, że się nic nie stało. Jeszcze pałą trzy razy po drodze i... Tradycja chorwacka, no sorry Bartek. Tak. No może być tak, że na lotnisku Chopina w Warszawie, bo tam przylatują wszystkie loty w ramach akcji Lot do domu, będą ładowani do autobusów i wysłani na granicę po prostu bez zatrzymywania się. No i są pociągi specjalne też z tego, co doczytuję właśnie. Z Kijowa został zawieszone były pociągi najpierw do Polski. Dzisiaj jest duża szansa, że będą z Przemyśla wszyscy odjeżdżać po prostu. Dobra, to teraz nie planowałem tego pytania, a to jest mój bardzo duży błąd. Dobrze, że mi się przewinęło. Zaczęliśmy od byłej Jugosławii. Kilka słów padło, o Serbii też chyba można by coś tam powiedzieć, ale zostawmy, bo Franku, ty bardzo mocno trzymasz się na Ukrainie. Ja też czytam relacje chociażby Piotra Andrusieczko, które są dosyć enigmatyczne, wydaje mi się, mógłby więcej napisać, ale coś tam schodzi z Ukrainy. Ważne, że jest, ważne, że to mamy. Podejrzewam, że ty masz znacznie więcej źródeł niż my wszyscy razem wzięci, łącznie z moimi widzami. Powiedz mi, co się dzieje na Ukrainie, jak to wygląda? Postaraj się tak trochę dłużej tutaj opowiedzieć. Ja wiem, że to jest temat rzeka, 40 milionów ludzi, czy tam 46 minus 6, jeśli liczymy 1/3 Donieckiego, 2/3 Ługańskiego i Krym. No to co powiesz mi o Ukrainie? No, a propos Donbasu, podobno zaczęło się, nie wiem, czy wiecie, gdzie odnotowano najwięcej zarażeń na Ukrainie. W Gorłowce, czyli u separatystów, DNR. U separatystów. Ja się zastanawiałem, słuchajcie, dlaczego, kto to jak rozgrywa, czy to poszło od rządu. Czy tam testy wysłali? W Kijowie, czy od... Nie, no właśnie, nie, no. Co oni próbowali? No to możecie sobie odpowiedzieć, bo to może być gra z każdej strony, prawda? Że tutaj jesteśmy przez Ukrainę odcięci, tutaj z drugiej strony może być, że Ukraina pokazuje, jaki jest słaby stan zdrowia tam. Rosja może szykować jakieś płaszczyzny interwencji. No słuchajcie, to temat rzeczywiście fajny do rozkminienia. Pociągnijmy, zanim przejdziemy do całej Ukrainy. No jeszcze chwilę DNR, LNR. Moi widzowie mogą... Ja sam jestem, kurwa, w środku tego. Ja sobie posłuchaj, Doniecka i Ługańska Republika w okresie pandemii koronawirusa na przecięciu wpływów Rosji, Ukrainy jeszcze gdzieś tam przy Kaukazu, nie? Prawda? Nie, no, kosmiczna sprawa. No ale co, no, słuchajcie... My się śmialiśmy, no ten śmiech przez łzy. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o czymś, co ty nazwałeś zbiorkomem, tak? Ja powiedziałem, że to nie ma czegoś takiego jak zbiorowa komunikacja, bo dla mnie zbiorowa komunikacja to jest takie lewicowe myślenie, to jest priorytet obywatela, nie? A to nie jest zbiorkom, tylko to jest sowietkom, nie? To jest sowiecka komunikacja, która ma na celu dowożenie, kurczę, ludzi do pracy, dlatego ten pociąg cały czas z Lwowa jedzie do Czerniowiec, tych 200 kilometrów, cały czas jedzie 9 godzin, ludzie siedzą w tym płackarcie, bo jadą po prostu, oni mają się wyspać, a rano być gotowi do pracy, no nie? To jest ten model, który Sowiety wymyśliły. A więc oni jadą tych 200 kilometrów w tych otwartych przedziałach. Możemy się czarować, one nie były odkażane nigdy. Dobrze oni wygotowywali te pościel, no więc sobie potraficie wyobrazić, jakim rozsadnikiem tej epidemii był transport zbiorowy. Marszrutki, inna sprawa. No to jest kosmos. Dzisiaj rozmawiam, słuchajcie, z moim ja mam we Lwowie brata ciotecznego, uciekł do Berlina, słuchajcie. Dziwne, nie? Bo we Lwowie nie ma ani jednego zarażenia, ani jednego przypadku zakażenia, a w Berlinie jest już tam kilka tysięcy, ale on mówi, że no, czuję się bezpiecznie wreszcie, no nie? Wyjechał w ostatniej chwili z żoną. No i teraz tak sobie rozkminialiśmy, że wiecie, że zamknęli metro w Kijowie, czy zostało ono w tej chwili ograniczone tylko i wyłącznie do dyspozycji służb, no i tych sektorów strategicznych. No a zwykły lud, jak myślicie, jak jeździ? No.
Siadają wdzielone, słuchajcie, marszrutki w taksówki, tłoczą się, no po prostu dla mnie to, co się dzieje na Ukrainie, no wiecie, no to jest kraj o bardzo określonych, niezmiennych zwyczajach, procedurach organizacji społecznej. Pytanie, czy to, co się będzie działo w czasie tej epidemii, która sieka ich siecze bez żadnych wątpliwości, prawda? Myślę, że jest na razie w miastach, ale może się przenieść. Oni też są cholera społeczni bardzo, ci Ukraińcy. Potrafią być karni, jak pewnie wszystkie posowieckie ludy, ale myślę, że niestety ta skala epidemii będzie olbrzymia. Natomiast czy ona kiedykolwiek ujrzy światło dzienne? Tam nawet o tych ojomach nie możemy mówić, bo ci staruszkowie na tej biednej Ukrainie, wiecie, gdzie umierają? Umierają po domach, no. To jest, dla mnie Ukraina jest tutaj być może najbardziej smutnym case'em. Zapalenie płuc gdzieś tam zanotowane, żadnej korony. No przecież wyprowadzą taką panią do cerkwi, się wyprowadza, przychodzi lekarz, któremu się płaci, bo tam jest ta służba, gdzie się temu lekarzowi zostały po Sowietach takie w miasteczkach nawet rejonowych, czyli powiatowych, a nawet mniejszych, takie pożal się Boże lecznice, słuchajcie. Już o moich prywatnych doświadczeniach ze służbą zdrowia nie będę opowiadał, ale tam się opłacało wszystko, słuchajcie, kroplówkę się przynosiło własną. To wyobraźcie sobie, że... Kurwa, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Ja pierdolę. To nie jest śmieszne. Przynosiło się własną, tak, no więc dodatkowe pieniądze dla pielęgniarek. No długo by o tym gadać. No więc sobie wyobrażacie teraz, wyobrażacie sobie, że jesteśmy w stanie uporządkować. A teraz jakie będą skutki na Ukrainie tego kryzysu? Czy ten Zełenski, któremu w tej chwili, jak doskonale wiecie, no też już się miodowy miesiąc z wyborcami skończył, prawda? Czy on sobie nie szykuje... Już nie chcę mówić o kolejnych Majdanach, o kolejnym, wiecie, o grobie, o czymkolwiek, ale tam trochę tych sił odśrodkowych jest. Dybie, wiadomo, w dybie nad nimi ta wielka łapa z drugiej, zza tego wschodu. Niesamowite, nie wiem, to jest case, który pewnie będą opisywać jeszcze uważniej niż Włochy. Koniec. Tam ktokolwiek przestrzega tych 10 osób w marszrutce, czy to jest kompletnie martwe? Nie, no jest, znaczy słuchajcie, nie ma, zobaczcie zdjęcia, są kamery, na przykład i znów to jest, prawda, też prastary, prawda, wzór tych kilku Ukrain, nie dwóch, ja zawsze mówię, że Ukrain jest, nie wiem, 4 czy 5, nie umiem zakwalifikować Zakarpacia do Ukrainy pomarańczowej czy niebieskiej, tak samo ostatnio Piotrek, też wiesz, że ja byłem ostatnio w Chersoniu. Tak, Cherson pamiętam. Napisałem duży reportaż, chciałem wreszcie zobaczyć, jak wygląda to niby takie jądro europejskości w Noworosji, prawda, w dawnej gubernii noworosyjskiej, a tam jest, słuchajcie, przesiedlono z zachodu jeszcze do 1974 roku, przesiedlano z zachodu Ukrainy wprost, słuchajcie, ludzi, którzy mieli rodziny z UPA, tam ponad 100 tysięcy ludzi wylądowało, więc i to jest też taki rejon, ani niebieski, ani pomarańczowy, totalny taki amalgamat, taki miks, no, ale do rzeczy, no właśnie, żeby no się nie rozwlekać. Wygląda, że na zachodniej Ukrainie widziałem zdjęcia ze Lwowa i donoszą różni znajomi, właśnie brat mi się mówił, że względnie ta kwarantanna jest przestrzegana, ale żeby znowu był miks europejskości z sowieckością, na naszym ulubionym rynku we Lwowie, nie wiem czy widzieliście, zainstalowano szczekaczki, radio nadaje komunikaty, słuchajcie, jak w dobrych sowieckich czasach z tych winimanie, winimanie. No tak, no nie wnimanie, tylko o gospody Boże, jak to po ukraińsku? Nie, ostrożno chyba oni mówią po prostu, tak? Oberężno, tak, dwiery zacinajce. Oberężno, prawda? No więc, no ale rzeczywiście we Lwowie przestrzegają, natomiast z tego co ja z Kijowa słyszę, że ludzie się muszą jakoś, też inna skala miasta, prawda? Co sądzisz o zamknięciu metra, bo pojawił się komentarz? Nie wiem, czy to tylko metro kijowskie. A czy ja rozumiem, nie chodzi o metro warszawskie. Wiecie co, no ja siedzę w Warszawie, teraz siedzę, ale ja dwa tygodnie temu dość dużo jeździłem. Metro było puste warszawskie, ludzie trzymali dystans. Myślę, że przy takim przemiale, jak jest teraz, nawet w godzinach szczytu, tutaj znajomi też mówią,
Może być więcej, być może skutków negatywnych niż pozytywnych, ale może stoimy, słuchajcie, jesteśmy o krok od tego, żeby w ogóle Warszawę zamknąć. Nie wiem, no wydaje mi się, że na razie to metro służy dobrze warszawskie. I widzę, że ludzie przestrzegają tych zasad bezpieczeństwa. Przerwę? No, dam ci głos, Bartek. Pytanie było, co sądzisz o zamknięciu metra w Kijowie. I moje pytanie, czy zamknięte są pozostałe metra, charkowskie, dniepropetrowskie, dniprowskie? I chyba jakie masz? Chyba 3 metra są na Ukrainie, czy 4? Dniepropietrowsk, Charków. Chyba 4 były na Ukrainie, ale... 4. Coś na wschodzie jeszcze, prawda? Co, Donieck? Nie. Co tam jest? Słuchaj, no nieważne. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Mogę wam zaraz to sprawdzić. To pociągnijcie temat, ja zaraz się pojawię. Dobra, widzę, że robimy sobie chwilę przerwy w takim razie. To chyba nawet dobrze. Ktoś tu rzucił, żeby sprawdzić lot. Lot, jak wygląda nad... Stanami Zjednoczonymi, loty wewnętrzne? Tak, flight radar to był? Chyba flight radar... kurwa mać. Słuchajcie, szybciutko, bo to znowu 40 minut chyba nam stuknęło. Więc ja tu kliknę szybciutko ludzi, copy invitation, już wysyłam znajomym. Stream, tru, poszło. Ale i tak robimy sobie chyba, właśnie ja myślałem, że chyba w Doniecku to jest. Znajomi, mam nadzieję, że zaraz się pojawią nam na streamie. I flight radar chyba to był, bo chyba chciałbym zobaczyć, nie? To ja przebiję sobie OBS-ik, to nie to mamy. Gdzie ja to mam? Dobra, to sobie tutaj puścimy flight radar. Muli troszeczkę, bo mam dużo rzeczy pootwierane. Jest na OBS-ie, jest flight radar. Znajomi zaraz się dołączą. A w międzyczasie zobaczymy sobie. Wczytuj. Właśnie nie pamiętam, czy flight radar też działa. Nie, chyba działa dla Stanów. Nie no, wewnętrzny lot tak na moje oko funkcjonuje. Ale to faktycznie wygląda imponująco. Że okej, okay, tutaj widzę z Pacyfikiem coś, ale i tutaj z Karaibami. No to w zasadzie wewnętrzne loty z perspektywy Stanów Zjednoczonych prawie, że... No ale z Europą przecięty, robi to wrażenie. Pyk, wrócimy sobie na wideokonfę. Zaraz Rosję, wydaje mi się, pociągniemy. O, Bartek już nam wraca, fajnie. Już nam wraca. Cześć, Bartku. Halo. Wiecie co, to zrobimy tak. Słuchać mnie? Tak, słuchajcie, Zoom sobie zostawię, wideokonferencję, a ja puszczę wam, bo chciałem i tak to puścić, reportaż, chyba bodajże Sky Newsa, tylko damy radę odpalić go. On był skierowany w stronę Wielkiej Brytanii, robimy przerwę teraz w stronę Wielkiej Brytanii, ale żeby tam zszokować opinię publiczną, pyk, przebijam już na przeglądarkę. I puścimy sobie ten report. Mam nadzieję. I on zszokował. Możecie sobie na streamie obejrzeć. They're fighting a war here and they're losing. Ja też za kilka lat. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. The staff are working flat out, trying to keep these people from deteriorating further. They're trying to stop them from dying. This isn't an intensive care unit, it's an emergency ward. The ICU is full. People have only just arrived here and they're in terrible shape. This is an absolute constant. This killer pandemic is virtually out of control. The patients are literally gasping for air. Plastic bubbles the staff struggle to communicate through attempt to equalize the air pressure in the lungs. Nobody expected this. Nobody thought they'd be treating so many so quickly. And it's not like flu. It is chronic pneumonia, and it is killing hundreds each day. There are now 15 patients. The doctors say they've seen nothing like it before and are warning other countries, especially the United Kingdom, that they will see it as well.
People who keep describing this as like flu, it's worse than that, no? No, it's totally another thing. I think it's most pneumonia, most pneumonia than flu. Mm-hmm. Because most people get pneumonia. And as I said before, it's a very severe pneumonia. And so it's a massive strength for every health system, because we see every day 50 to 60 patients who come to our emergency department with pneumonia, and most of them are so severe, they need a very high FiO2 of oxygen. And so we have to reorganize our emergency room and our hospital in three levels of intensity, as you saw. This is the main hospital in Bergamo in Lombardy province. It's one of the most advanced hospitals in Europe. But it's the most hard hit of all the hospitals in Italy. The town is the center of the epidemic here. This isn't a ward, this is a waiting room. Wherever you go, people are on gurneys, in corridors, in meeting rooms, they're everywhere. All the medical staff urge other nations to see what's happening and lock their nations down right now or face this. What I would suggest is just shut down to stop all the outbreak and not come in this kind of situation that is very, very difficult to manage. Can I ask you personally what it's been like? I never felt so stressed in my life. I'm an intensivist and I'm quite used to, you know, intense moment and choices, and people are critical and will die without any, you know, treatment, and you make the difference. But when you arrive at this point, you realize that you are not enough. And maybe we are 100 anesthetists here. We are doing our best, but maybe it's not enough. We are performing the test for the nasal swab to detect coronavirus. The problem facing health services across the world is that when the infection curve goes up, it rockets, and all the resources, all the testing, all the supplies are used up instantly. Multiple hospitals all at once. Dobra. Bartek zaraz do nas wróci. Stwierdziłem, że chwila takiego przerywniku, skoro ktoś na fajkę, ktoś na coś. I po drodze nam się jeszcze Zoom znowu przerwał, więc wydaje mi się, że to doskonały moment. Reportaż Sky News, jeśli ktoś by chciał sobie jeszcze raz obejrzeć. Wydaje mi się, że reportaż poruszający, ale skierowany zdecydowanie w kierunku brytyjskiej opinii publicznej. Aby w jakiś sposób chyba uświadomić, nie wiem, czy to jakieś naciski były wewnętrzne, czy po prostu jakieś poczucie zwykłej takiej dziennikarskiej odpowiedzialności, że chyba pora coś zrobić z tym, że brytyjskie społeczeństwo pierdoli kompletne głupoty o kolektywnej odporności, że ta kolektywna odporność oznacza sporą liczbę zgonów. I wcale nie oznacza to, że przecież nie zmutuje wirus. Oczywiście ja się nie będę bawił w epidemiologa czy wirusologa, to już każdy z nas powtarza oddzielnie, bo zaraz skończę z głową w błocie, ale wiemy, że wirusy mutują, bo są bardzo proste i może się okazać, że one zanikną lub sobie wdrożą się do naszej, zaklimatyzują się, będąc kompletnie neutralne dla nas, a równie dobrze może się okazać, że zrobi nam się z 3% 20% śmiertelności i będzie już nie tak fajnie. Czy to w ogóle nie brzmi abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę, że 10% jest we Włoszech teraz. Tutaj komentarz, polityczne zalecenie. No nie wiem, no, ja nie chcę tutaj, wiesz, nie chcę tutaj kolego Dawid Fus wyciągać pochopnych wniosków, bo reportaż jest sprzed kilku dni. Dobrze. Bartka w tej chwili nie ma, a warto, żeby był, bo chcę wrócić do czarnej śmierci, do historii, a potem zaraz tylko spojrzę, kiedy mamy raport z Francji. Z Francji raport jest za 40 minut, o 19.30. Późnawo, bo ja tutaj niestety mam obowiązki rodzinne, więc słuchajcie, ja kwadransik najwyżej dobiję potem jeszcze. Dobra, to też dobrze, bo podejrzewam, że i my, i widzowie mogą być trochę znużeni. Szkoda, że nie wyświetliło się, film się nie wyświetlił w podpowiedziach YouTube'a, a powinien z kanału. Dobra, to jeszcze chwilka, lecimy z czarną śmiercią. Franku, ty mówiłeś, że i to poruszyliśmy temat
mitu, że Polska ominęła czarna śmierć, okazało się, że jak najbardziej. Kto chciałby wziąć na swoje plecy temat, jak czarna śmierć zmieniła Europę i na ile potrafi może jakikolwiek, no dobra, nie, zostawmy teraźniejszość, jak czarna śmierć zmieniła Europę, jak zmieniła struktury społeczne, wiadomo, feudalizm, reformacja, ale mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie dużo precyzyjniej ten temat pociągnąć i sprzedać kilka ciekawych. Zacznijmy od tego w ogóle, że koncepcja, jakoby czarna śmierć miała spowodować rozkwit renesansu, to jest hipoteza jedynie. To nie wszyscy historycy hołdują temu poglądowi. Natomiast bodajże brytyjski historyk wysnuł taką tezę, dosyć szeroko i daleko idącą, że jakby jak masz społeczeństwo średniowieczne i masz drabinę feudalną, to społeczeństwo silnie zhierarchizowane. I w obliczu czarnej śmierci, gdzie miałeś regiony, gdzie umierało po 80-90% zarażonych, no to wiesz, to jest trochę jak jęga. Wyciągniesz jeden klocek, wyciągniesz drugi, nic się nie staje, ale jak wyciągniesz wszystkie, no to wszystko runie. I to stworzyło taką przestrzeń do tego, żeby stare zasady życia społeczeństw uległy przeformułowaniu. To się też wiąże z tym, że zabrakło posiadaczy ziemskich i po tym, jak gospodarka podniosła się po czarnej śmierci, w rękach pojedynczych ludzi skupiły się większe areały ziemskie. I to mogło doprowadzić też do rozwoju jakby takiego szczątkowego kapitalizmu. No i też mówi się o kulturowych aspektach, czyli to zainteresowanie wszechobecną śmiercią, cielesnością ludzką, co doprowadziło do skupienia się na człowieku, a nie na szeroko pojętej duchowości, tak jak to w średniowieczu było, nie? No i podaje się tutaj też przykład Medyceuszy i to z kolei, no ale to jest znowu hipoteza. Pytanie, jak bardzo umocowana w tekstach źródłowych, że sami Medyceusze, przecież jeden z największych, najbogatszych, najbardziej znamienitych rodów tego późnego średniowiecza, wczesnego renesansu, sami przybyli z Florencji po epidemii czarnej śmierci, nie? I też ciekawostka, ich być może nazwa rodu pochodzi od nazwy medyków. Di Medici to jest po włosku medycy, coś związanego z medycyną. Także... O co z nimi chodziło? Że mówi, że opuścili Florencję, dobrze zrozumiałem, jaka tu jest... Nie, oni przybyli do Florencji. Żeby leczyć, czy jaki mieli jakby cel? Bo też nie rozumiem puenty, albo może nieuważnie słucha, no? Nie wiadomo do końca, nie? Ale to pokazuje bardzo dobrze migrację, jakie zaistniały w tamtym okresie i to, że na scenie wielkich pieniędzy, wielkiej polityki pojawiły się zupełnie nowe osoby. Mhm. Bartek? Znaczy, fakt faktem, że czarna śmierć nie ominęła Polski w zupełności, natomiast to było chyba u Sowy w fantomowym ciele króla, że to, że Polska została łagodniej potraktowana na początku, przyczyniło się do wzrostu dualizmu gospodarczego na Łabie. W sensie u nas nie potaniała ziemia na tyle, żeby opłacało się zdjąć powinności feudalne z chłopów i o je na zachodzie od Łaby, gdzie była Europa mocniej dotknięta przez czarną śmierć. Zdjęcie powinności feudalnych, przejście na czynsze usprawniło przejście, powiedzmy, we wczesne etapy kapitalizmu, no tak u nas został system feudalny. A jeszcze pijąc do tego, że nas czarna śmierć ominęła, u mnie w mieście jest pomnik ofiar czarnej śmierci właśnie w Rudzie Śląskiej, w moim rodzinnym mieście. Jest pomnik przy dawnym, bardzo, bardzo dawnym cmentarzu, jest po prostu krzyż postawiony.
Czyli wniosek, jaki stawiacie, jest taki, albo jaki się stawia ogólnie w historiografii, że ta ziemia na tyle staniała i było na tyle wolnej ziemi, że ta nie byłeś w stanie tymi chłopami zapełnić jej, więc lepiej było pobierać jakąś formę czynszu, opłaty za korzystanie z tej ziemi, niż posiadać quasi niewolników, tak? Jakby w tą stronę dążycie? No tak. Okej, okay, chciałem jakby też ugruntować, bo sam tak przypuszczałem. Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Jeszcze dodam, że w ogóle wiązanie tego, że czarnej śmierci nie było w Polsce, to jest... wynika z pewnego niezrozumienia geograficznego, geopolitycznego, no bo jeśli mówimy o Polsce tamtych czasów, ona miała zupełnie inne granice i często to się wiąże z to mówienie, że Polska była wolna od czarnej śmierci, wiąże się z Polską w obecnych granicach, gdzie Śląsk chociażby, tak wspomniałeś o Rudzie Śląskiej, na Śląsku było bardzo dużo zachorowań, bardzo to był obszar dotknięty epidemią, tak samo Prusy Wschodnie obecne. Więc to zdecydujmy się, nie? Czy mówimy o Polsce tamtej epoki, czy o Polsce w obecnych granicach jakby i mówimy o obszarze współczesnej Polski. Nie tamtej epoki, i tyle co ja czytałem, no. I tyle co potrafię się domyślić. Czarna śmierć dążyła do nas z trzech kierunków, przez miasta hanseatyckie, czyli przez Gdańsk de facto, przez szlak z Krakowa dalej na północny wschód. I trzeci kierunek, jako że czarna śmierć zaczęła się od Krymu i rozprzestrzeniła się na Ruś, to też w mniejszym stopniu, także potencjalnym szlakiem, który mógł nas zarażać, też był ten szlak wschodni, że ze wschodu mogła też przyjść. Choć chyba to jest najmniej ugruntowana teoria i najmniej prawdopodobna. Znaczy, to jest w ogóle też cała dyskusja, dlaczego te ziemie ówcześnie polskie uniknęły w znacznej mierze epidemii. No, taki tradycyjny pogląd, który się ugruntował, to jest ten słynny kordon sanitarny, który rzekomo miał być polskim wynalazkiem, co jest nieprawdą. Natomiast no, powstaje pytanie, na ile można było granice kontrolować skutecznie w tamtych czasach. I raczej się podaje teraz pogląd, że nie rozprzestrzenianie się w tak dużej mierze epidemii w Polsce wynikało z tego, że po prostu no, byliśmy w tamtym czasie totalną prowincją. Stopień zurbanizowania był bardzo niski, a w terenach wiejskich to się wszystko dużo słabiej rozprzestrzeniało. Franku, skoro masz uciekać? No, mowa też o czynnikach klimatycznych zawsze, prawda? Czyli, że jednak akurat czarna śmierć gorzej znosiła temperatury w Polsce. No, być może potwierdzałyby to te wyspy, o których mówiliśmy, czyli gdzieś tam właśnie w Alpach, gdzieś tam w Szwajcaria, północne Włochy. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie o tym, że była zaraza, a jednocześnie no, to też podważało taki troszeczkę ferment do tych takich ugruntowanych tez historycznych, prawda? Pamiętajcie, że w tym czasie ciągnęły z zachodu do między innymi do Polski rzesze wygnanych z Półwyspu Iberyjskiego Żydów. Jak to mogło wyglądać? Czy są tezy, prawda, że byliśmy izolowani? Jak to mogło do nas przyjść? Dlaczego mogło nas ominąć? No, chyba warto poszukać tego artykułu, który myśmy przeanalizowali miesiąc temu. Jest to z tego, co widzę, najmocniej osadzone w badaniach archeologicznych, epidemiologicznych, historycznych, ekonomicznych. Może rzucimy później na czat. Zdecydowanie. Może do opisu filmu myślę, że będę mógł bez problemu rzucić. Tak, do opisu. No. Ktoś rzucił o wojnach husyckich. Tak, ponoć miało to przełożenie na wojny husyckie i na utratę niepodległości Czech oraz powiększenia ateizacji na tych ziemiach. Czyli jest taka koncepcja generalnie, że czarna śmierć doprowadziła do załamania pozycji kościoła, ale no znowu, nie? No, jakby mamy na to źródeł mało albo w ogóle, więc to są dywagacje. Natomiast no, mogło tak być oczywiście. No bo jednak nakłada się w czasie, tak? Sorry, Bartek, no. No tak. Ja widzę ten komentarz właśnie Zbyszka Skrzypca, że miało to przełożenie na wojny husyckie i na utratę niepodległości Czech. Dokładnie. Przeciwnie, podczas wojen husyckich Czechy się dość mocno wyemancypowały. I pokój, który zawarły w końcu po odparciu kilku krucjat, był raczej ugruntował czeską niezależność, bo Czechy wcześniej były bardzo, jako państwo Związkowe Rzeszy, były o wiele bardziej podległe, miały swojego elektora zresztą,
I wydaje mi się, że jeżeli już, to na wzmocnienie niepodległości Czech. Czechy utraciły niepodległość po bitwie na Białej Górze w 1618-22. No, pierwsza ćwiartka XVII wieku. Natomiast 1620. Ja chciałem już wcześniej, tylko nie było okazji, potem mieliśmy przerwę, wrócić trochę do czasów współczesnych i spytać Piotra, który zna Farsi, o sytuacji w Iranie. Żeby Piotrek coś powiedział o sytuacji w Iranie, bo mnie to ciekawi i pewnie naszych widzów również. Myślę, że zrobimy to przy kolejnej okazji, bo już zacząłem zapuszczać macki. Jeszcze nie do Iranu, na razie zapytałem dobrego znajomego, bardzo dobrego Fadiego, który jest aptekarzem, pół Polakiem w Libanie, czyli libańska sytuacja, bo w Libanie epidemia też się rozprzestrzenia. Tam spróbuję uzyskać informację, jak to wygląda, bo w związku z tym, że społeczności żyją tam z grubsza oddzielnie, a praktycznie wszystkie zakażenia w Libanie były powiązane z traktem irańskim, można śmiało założyć, że to społeczność szyicka będzie najbardziej dotknięta i to nie wiem, czy na tym będzie możliwości, aby wprowadzać kwarantannę tylko wewnątrz jednej społeczności. To już jest takie moje bajdurzenie. Z Fadim pogadam, może uda mi się Fadiego w ogóle wprowadzić do jednego ze streamów, żeby powiedział, co się dzieje w Libanie, jak to wygląda, jeśli taka formuła się przyjmie robienia wideokonferencji, bo wydaje mi się, że dynamika jest znacznie większa niż kiedy tylko ja coś tam gadam i sprawdzam. A co do Iranu, Iran muszę sprawdzić. Problem jest z tym, że źródła irańskie są niewiarygodne po prostu. Więc ja mogę zasiać swoje macki do swoich znajomych, tylko że trzeba pamiętać, że oni też będą mieli ograniczony obraz. I sam muszę pomyśleć jeszcze, kogo pytać, tak? Żeby to miało ręce i nogi, aby to nie było takie pytanie z dupy. Ale dzięki, jak najbardziej dojrzewam do tej decyzji, znaczy dojrzewam do tego, bardziej mi zależy, aby z lekarzami, bo nie wiem, czy Adam ogląda, podejrzewam, że nie, bo większa szansa jest, że jest na oddziale. Mam znajomego z czasów kosza, który jest lekarzem na zakaźnym, na Ojomie, na zakaźnym w Radomiu, a że w Radomiu mamy pierwszą ofiarę, to zdecydowanie. Franku, wyciszaj sobie muta. A, ja go wyciszę. Gdzie jest mut? Ale jak ładnie. No i Franek jest wyciszony, bardzo dobrze. Napisz tam na czacie, trzeba mu napisać, że jak coś, to żeby się odezwał, to go odmutuje. A nie jak. A jednak. A jednak, cenzura, nie ma litości. To ja miałem być mutowany, nie? Przypominam. No, groźby trzeba rzucać na lewo i na prawo. Kurczę, i teraz, dobra, więc nie odpowiem na to pytanie, natomiast mam je w głowie i myślę, że jeden stream spróbuję zrobić tematyczny właśnie pod ten obszar, bo mamy nadmiar czasu. Kurwa, wszyscy mamy nadmiar czasu, ja nie mam co robić ze sobą. Czarna śmierć. No dobrze, ty Eryk powiedział, że nie do końca nie ma potwierdzeń, a ty, Kiraga, co myślisz na rozwój reformacji, na tezy Lutra i Kalwina, na ile to mogło się przenieść, na ile społeczeństwa były chłonne, aby przyjąć nowy, żeby zakwestionować pewien porządek religijny, jaki w Europie praktycznie 1500 lat trwał, tak? Prawie, no przesadziłem, 1200. O Jezu, nie, ja bym, wiesz, Czarna Śmierć to jest 100, dobra, policzmy, 80. 200 lat, nie? 200 lat, 200 lat przed Lutrem, to jest kilka... A początek Czarnej Śmierci. Ale nie, Luther nie był 1517. Tak. A Calvin 1540? Więc jasne, że to są procesy, które trwają i które gdzieś tam mają swój początek, ale nie wiązałbym tego tak ściśle. W sensie nie wiązałbym Czarnej Śmierci z reformacją. Prędzej właśnie z początkiem dualizmu gospodarczego na ławie. Za dużo też się zdarzyło po drodze, bo masz przecież upadek Konstantynopola, dopłynięcie Kolumba do Ameryki i tak dalej. Także to była cała masa czynników. Ja bym jeszcze twarz takiej redukcjonizm jednak. Czyli gdzieś... A mówiąc o Kolumbie i Ameryce i o zarazach... O, ospa, no jasne. O, właśnie. No. Ja zaraz do Rosji rzucę, bo ja temat tuby kojarzę i ospy, tam też no, się bo przewija. Tu perspektywa europejska się bardzo mocno przewija, przecież w Meksyku, nie? 80% populacji lokalnej po wylądowaniu tam Europejczyków i po tym, jak się pojawiła ospa. Nie?
No tak, tak, tak. Ja, jest bardzo ciekawa książka. I już mówię jakiego autora, bo warto ją przeczytać na pewno. Ty szukaj. Ja tyle co wiem, plemiona północnej Ameryki tak samo były orane przez ospę. I chyba Aztekowie tak samo zostali przecięci przez ospę. Książka Charlesa Manna, Ameryka przed Kolumbem, i jest książka Charlesa Manna, Ameryka po Kolumbie. Sprytnie. Gdzie, tak, tak, sequel. Gdzie wiąże, napisała o tym ostatnio w twicie Olga Tokarczuk, która ewidentnie czytała tą książkę, albo jakiś artykuł bazujący na bazie tej książki, że choroby, które ze sobą przynieśli Europejczycy, tak wpłynęły na Amerykę Północną, że w Ameryce Północnej zginęło 90-95% populacji. To są jedne z przypuszczeń, no bo ile dokładnie, no to tego nie wynikt. Zahamowanie produkcji rolnej i zalesianie miejsca, gdzie poprzednio były uprawy, doprowadziło do małej epoki lodowcowej na terenie Europy. No to też jest hipoteza, to nie jest... Jak to jest łączone? Sorry, że ci przerwę. Jak to jest łączone z tym zalesianiem? Znaczy, mogę się gdzieś domyślać, ale wolałbym, abyś postawił jakąś taką hipotezę właśnie. No tak, że rolnictwo północnoamerykańskie i cała populacja Ameryki Północnej de facto zniknęła, rolnictwo zanikło, co spowodowało w ogóle zmianę w gatunkach, które zaczęły rosnąć na terenie Ameryki Północnej. I z jednej strony, kiedy przybyli, zauważcie, że europejska kolonizacja Ameryki Północnej na północ od, powiedzmy, dzisiejszego Meksyku zaczyna się bardzo późno. Dlaczego? Ponieważ wcześniej wrogie plemiona indiańskie po prostu Europejczyków stamtąd spychały, a po drugie nie było w Ameryce Północnej wtedy surowców, których Europejczycy szukali. A wpływ zmian właśnie w gospodarce leśnej i w rolnictwie spowodował, podobno, jest taka hipoteza, obniżenie temperatury o kilka stopni i tak zwaną małą epokę lodowcową, wtedy kiedy budowano na Bałtyku karczmy, na drodze do Szwecji. Tak, tak. Bardzo ciekawa książka, raz jeszcze mówię, to jest Świat po Kolumbie, i Ameryka przed Kolumbem, Charlesa Manna. Wrzucam w tym momencie na czat YouTube'owy linka, jeżeli ktoś chciałby się z tą książką zapoznać. Jest na pewno dostępna na Amazonie, na Kindle. Jest też po polsku, natomiast nie wiem na jakim nośniku. No i jak już mówimy o Ameryce Północnej i Południowej, to bez tego, że kilkadziesiąt, no nie wiadomo, czy 90, czy 50, bo takich danych nie ma. Ja bym się bardziej skłaniał po przeczytaniu różnych książek na ten temat, ja bym się bardziej skłaniał, że to było raczej 90%, a nie 40-50. Doprowadziło to do tego, że Europejczycy w ogóle mogli Amerykę skolonizować. A jeżeli mówimy o wpływie w ogóle chorób na Nowy Świat, no to malaria, którą ze sobą do Ameryki Północnej i Południowej przynieśli Europejczycy, powodowała, że populacja miejscowa uodparniała się na malarię i każda kolejna fala Europejczyków, która tam przypływała, na przykład wyprawy angielskie z XVII wieku, które chciały odbić Hiszpanom na przykład Kubę, więcej żołnierzy ginęło na malarię niż w walkach zbrojnych z Hiszpanami. Okay. Też bardzo dobra książka. Za chwilę podam tytuł. Dobra, to ja tylko rzucę taką ciekawostkę a propos myślenia rosyjskiego. Skoro jesteśmy przy epidemiach, skoro jesteśmy przy okresie kolonizacji, no to nie mogę tej historii nie sprzedać. Ja pamiętam, jak gdzieś tam łapaliśmy stopa na stepach Tuwy, przypominam, to jest taka jedna z główno republik nad Mongolią na Syberii rosyjskiej. I złapaliśmy chyba ruskich, tak już ja to mam przez mgłę, Rosjan, chyba 4 czy 5 aut jechali, złapaliśmy ich na stopa, na kompletnym wypiździe. No cała Tuwa to jest jeden wielki wypiździew, nawet stolicę trzeba uznać jako wypiździew.
I złapaliśmy stopa, wszyscy byli pod ostrą bronią. My tak się pytamy, po co wam ta ostra broń? Przecież byliście na ryby, do chuja. Oni mówią, żeby przed Tuwińcami się bronić, bo to akurat Rosjanie byli. Potem gdzieś tam przenocowaliśmy. Nie wiem, czy ja nie mieszam jakichś historii, ale to nie ma znaczenia w tej historii, że wylądowaliśmy gdzieś tam u nich albo u jednego i nam mówi, że my tym Tuwińcom to przecież pomogliśmy. Gdybyśmy im tej szczepionki na ospę nie przywieźli, no to oni by wszyscy wyginęli. To my im przynieśliśmy cywilizację i tak... Z chwila konsternacji w moim wykonaniu ja łączę kropki, moment, szczepionka na ospę, ten moment, a skąd się ta ospa tutaj wzięła, kto ją przywlókł? Więc jeśli chodzi o wyniszczanie lokalnych populacji za pomocą ospy, bo Rosjanie mają coś takiego, że lubią zarzucać, że wycięto plemiona indyjskie w Ameryce Północnej, a wychodzi, że Rosjanie robili bardzo podobnie tylko na Syberii, tylko w innym czasie, to już był XIX wiek, kiedy Rosjanie wchodzili na tą głęboką Syberię, więc to też inaczej się odbywało niż w Ameryce Północnej. No a teraz podobnie robią Brytyjczycy, zdaje się. Sami ze sobą. Potrzebowałem też chwili, dotarło do mnie po drugiej sekundzie. Czyli widzicie takie anglosaskie podejście do rozwiązywania problemów tubylczych. Widzę, że są bardzo mocno u nich zakorzenione. Dobra, zanim przejdziemy dalej, czyli ogólnie wydaje mi się, że przechodząc przez tę epidemię, jeszcze moglibyśmy oczywiście Hiszpankę, tyfus czy ospę, która w Polsce się pojawiła, chyba też tam chyba we Wrocławiu ktoś tam wrzucał, moglibyśmy jeszcze przejść, ale dochodzimy do wniosku, że epidemie zdecydowanie miały bardzo duży wpływ na to, co się działo w historii, ale ciężko jest jednoznacznie prostą kreską przypisywać do pewnych punktów, że to raczej jest taka przerywana linia, która gdzieś tam miała jakiś wpływ, ale na te wielkie wydarzenia, to przewalanie się kostek domina, znacznie więcej czynników zazwyczaj wpływało i zarazy mogły być tylko jednym z nich. Więc jeśli po tej epidemii, to teraz taki wniosek mi już w tym monologu wpadł, że jeśli nawet po tej epidemii doświadczymy jakiegoś przeorientowania, przearanżowania rzeczywistości, to ta epidemia koronawirusa możemy uznać za katalizator, a nie za bezpośrednią przyczynę tego, że pewien porządek świata zostanie zburzony. Jak myślicie? Taka już teza na wyrost może. Czyli to, co mówimy, zkredytowanie, że jesteśmy wszyscy w długu, cały świat żyje na konsumpcji i że to teraz po prostu wybije, jak takie szambo wybije, że coś jest nie tak z tym systemem, który wytworzyliśmy. No, nagle rozwiązania, które do tej pory istniały, ale były stosowane w ograniczonym zakresie, nagle mogą stać się standardem. Zobacz, ile rzeczy już się robi wirtualnie i jeśli pandemia się będzie przedłużać, no to tych rzeczy będzie przybywać, nie? Jakby, wiesz, ludzie będą szukać możliwości, żeby nadal żyć w stylu, do którego przywykli, w totalnie zmienionych warunkach i te sposoby znajdą. Co do tego jestem pewien i to zmieni świat niewątpliwie, nie? Już nie mówiąc o ekonomii i generalnie podejścia do gospodarki, bo no mi się wydaje, oczywiście moje podejście jest całkowicie subiektywne, ale wydaje mi się, że możemy być świadkami sytuacji, w której najpewniejszym podmiotem będzie państwo, a nie wolny rynek. Czyli że wrócimy, i znowu wracamy do tej późnej epoki brązu i Egiptu, tak? Że pewna izolacja, na wyrost powiem merkantylizm, powrót do gospodarek lokalnych, może oczywiście... The meeting will end in 10 minutes. Dobra, to jeszcze mamy 10 minut, to przerwę jakąś ogłoszę za chwilę, że wracamy do gospodarek w pewien sposób, może nie izolowanych, bo nie wrócimy oczywiście do izolacji, ja czegoś takiego nie insynuuję, ale... Nie, no ale wyobraź sobie sytuację, kiedy wszystko to się będzie przedłużać, będą jakieś restrykcje na granicach. Jak sobie wyobrażasz na przykład importowanie towarów z Chin? Przyzwyczailiśmy się, że jest dosyć proste, no tak? No, będziesz musiał przenieść produkcję do Europy, a co to za sobą będzie niosło? No, wiesz, być może robotyzację, automatyzację i tak dalej. Możesz tutaj snuć różne scenariusze, tutaj się oczywiście bawimy w jakieś przepowiadanie przyszłości, no ale właśnie, nie? To warto by było poddać pod rozwagę, że takie zmiany mogą nastąpić, dosyć gruntowne. Bartek, jak ty uważasz, co tutaj, że koronawirus jako bezpośrednia przyczyna, tylko katalizator, jakie zmiany katalizuje, poza tą zdalnością, bo zdalność jest taka dosyć trywialna i oczywista, że teraz obserwujemy gigantyczną rewolucję zdalności i ten stream jest tylko kolejnym mikroprzykładem, że przechodzimy w inną rzeczywistość, tak, pijemy sobie zdalnie, jeśli tak jak ty wczoraj ze swoimi znajomymi,
A od teraz odbywa się moja grupa, która gra we Frisbee Ultimate, robili wspólny trening zdalnie, żeby każdy sobie w domu ćwiczył. Nie robię go tylko dlatego, że z wami gadam. Więc ta skala jest niesamowita. Więc jak, Bartek, myślisz, co jeszcze katalizuje, że nie koronawirus nie jako bezpośrednia przyczyna, tylko jako katalizator zmian? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Z jednej strony wymienialiśmy te wszystkie przykłady epidemii w historii, które coś zmieniły, z drugiej strony nie poruszyliśmy mnóstwa epidemii, które nie zmieniły zupełnie niczego, poza tym, że zabiły kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy osób. Przykładowo grypa hiszpańska, która wydaje się, że była o wiele bardziej szkodliwa, w cudzysłowie, niż koronawirus, nie zmieniła tak naprawdę niczego, mimo że nastąpiła zaraz po pierwszej wojnie światowej, albo inaczej, przyczyniła się do wzmocnienia zmian, które zaszły po pierwszej wojnie światowej, ale nie została zmieniona przez grypę hiszpańską na przykład ekonomia początku XX wieku. Jasne, że są w Stanach Zjednoczonych różnice na przykład między Filadelfią a Bostonem. W Bostonie zmarła powiedzmy 1/3 osób, bo tam się zaczęli później izolować, w Filadelfii później, ale nie miało to większego wpływu bezpośrednio na to, co działo się po epidemii hiszpańskiej. No i scenariusze, znaczy tu właśnie, ja się bawię teraz w człowieka, który ma szklaną kulę, a nie szklaneczkę z koniakiem. Czy koronawirus spowoduje jakieś zmiany? No ja mam nadzieję, że spowoduje zmiany pozytywne w podejściu do e-learningu czy pracy zdalnej, ale z drugiej strony, jeżeli w kwietniu, w maju temperatura zacznie działać na naszą korzyść, na naszą ludzkości korzyść, jeżeli szybko powstanie szczepionka, jeżeli te mieszanki leków, które się testuje, zaczną mieć większą skuteczność, no to być może w czerwcu, w lipcu sytuacja powróci do normy. No, albo będzie tak, albo będzie inaczej. I w tym momencie no, nie jestem w stanie obstawić żadnego. Gdybym musiał obstawić pieniądze u Bookmachera na jakiś scenariusz, to stawiałbym na scenariusz, że po 2 miesiącach rządy dojdą, że po 2 miesiącach wszystko się unormuje, pogodzimy się ze stratami i świat wróci na tory, którymi jechał aż do lutego, do marca. Dobra, to ja zamknę i ponownie otworzę, żeby to 40 minut ominąć, więc ja już was zaproszę na kolejną rozmowę. Dobra, to wysłuchaj. Okej, okay, zaraz wszyscy wrócą. Trochę mnie smuci, że YouTube stwierdził, że nie będzie informował o tym streamie, bo wydaje mi się, że mielibyśmy znacznie więcej widzów, ale krok po kroku, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, widzę, że co, Eryk już jest, Bartek jest, mówiliśmy o, stream też leci, chyba wszystko jest sacy? Chyba jest, tak, że o tym, że koronawirus jako katalizator zmian. Ja nie mogę, gdzieś w tyle głowy pojawił mi się taki wariant, że miną te 2-3 miesiące w takiej częściowej z nastawieniem na bardziej totalną izolację, tylko z wychodzeniem do sklepów i pewnego dnia to się skończy, bo wejdzie takiego dnia przepis, że kończymy to i ludzie wyjdą, nie? To będzie takie... Wiesz. Że przede wszystkim, wiesz, jeśli się to będzie przedłużać, no to powstaje pytanie, co dalej, no bo ludzie tracą cierpliwość. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale przynajmniej ja w Poznaniu miałem taką małą obserwację, że 2-3 dni były, kiedy ludzie siedzieli rzeczywiście w domach, natomiast no, wyszło słońce, zrobiła się ładna pogoda i już się zaczęło, wiesz, chodzenie do sklepów, nadwarte i tak dalej. Także no, jest
ciężko sobie wyobrazić w ogóle, wiesz, że zamkniesz ludzi przez miesiąc, dwa, nie? No właśnie, i tu też to Adam Warszawski też mocno poruszał. I teraz jakby rządy stworzyły sytuację, zareagowały ostrymi środkami i teraz będą musiały wymyślić sposób na to, jak złagodzić skutki tego, co postanowiły. Bo ja się obawiam, że po pierwsze ta temperatura, mamy mieć jeszcze jakieś ochłodzenie chwilowe, ale zasadniczo nie ukrywajmy, no kwiecień, nie będzie przez cały kwiecień 5 stopni, no należy oczekiwać, że będzie ocieplenie i ludzie będą mieli parcie, żeby wyjść na ulicę. To taki czynnik prozaiczny, bo ja muszę, bo mamy pokolenie, bo ja chcę, tak? Ja chcę i ja mogę. Ale wiesz, też liczby przestaną przemawiać do wyobraźni, bo się z tym oswoimy po prostu. Tak, już do tego dochodzę, tak? I to też postawię jako pytanie, chciałem oddzielnie zadać pytanie, mam zanotowane, że się przyzwyczajimy do liczb, że 600-700 już nie będzie robić na nas wrażenia. A jeśli 700 było, prawie 800 było wczoraj, dzisiaj było 600, no to wyjebane, no to okej, już jest fajnie. No i właśnie Adam Warszawski o tym mówił, że no, ja już tyle przesiedziałem w domu, ja już tyle dałem rady, Adam Warszawski ziomek, z którym byłem w Syrii dla moich widzów, już tyle wytrzymałem, no to wyjdę sobie dzisiaj. Już tyle zrobiłem tego stay at home, kurwa, że ja już wychodzę, już mogę sobie pozwolić. Ale to jest ten czynnik, ja chcę, ale jest też drugi czynnik, ludzi, którzy zaczną tracić pracę, ludzi, których biznesy zaczną padać, stwierdzą, że oni tych martwych osób nie widzą, ich nie ma, bo gdzie oni są, ja ich nie widzę, nie, ludzie się nie walają po ulicy, to nie są obrazki ryciny, kurwa, z XV wieku Europy, tak, Dżuma czy Monty Python, gdzie nagrywał, jest nagrany temat, gdzie się przesuwa, prawda, z tym wózkiem idą, pewnie kojarzycie, można sobie znaleźć, i oni powiedzą, gdzie są ci ludzie, ja się obawiam, że może zrodzić się ruch społecznego nieposłuszeństwa, że ludzie mogą się oddolnie zacząć organizować, to my wychodzimy i ostentacyjnie pokazujemy, gdzie jest ta korona, kurwa, jestem od 2 miesięcy w domu, ja chcę wyjść, tak? Jak myślicie? Jest na to szansa? To już są rzeczy, które możemy sobie przewidywać, bo żyjemy w tym społeczeństwie. Tak, jeżeli władza, powiedzmy, przez następne 2 tygodnie, ty prognozowałeś, że w ciągu 10 dni, 2 tygodni, władza wprowadzi zakaz wychodzenia z domu bez potrzeby. Więc jeżeli będzie zakaz odgórny, jeżeli będzie sankcja finansowa, no to myślę, że nie. Czyli że za mordyst, tak? Że jednak te przepisy i że policja, służby będą w stanie zachować pewien poziom dyscypliny pozwalającej utrzymać w ryzach i egzekwować te przepisy. No ale wiesz, za mordyzm jest łatwo wprowadzić, ale ciężko jest go zlikwidować potem de facto. No, i to jest pytanie. Jak to wszystko ogarniemy potem? Nie? Bo na razie jeszcze rząd wprowadzi takie a inne przepisy i kto nam zagwarantuje, że one nie będą utrzymane, jak to się wszystko skończy pod błahym wytłumaczeniem, nie? To trochę tak, bo faktycznie można to zagrożenie epidemiologiczne przeciągać dosyć długo, no bo wirus będzie sobie jeszcze gdzieś tam susiestwował, będzie sobie gdzieś tam żył między ludzikami pojedynczymi przypadkami. Albo wiesz, powiedzą, że procedury się dobrze sprawdziły, więc wprowadzamy je na stałe po prostu i w każdej chwili można ich znowu użyć, nie? Znaczy ja akurat bym chciał, żeby procedury, które wytworzymy teraz, w jakiś sposób zapisać sobie, że możemy je ponownie wprowadzić w przypadku ponownego zagrożenia, bo z epidemiami przecież to, o czym mówimy w historii, a nie, chyba tego nie powiedzieliśmy, że epidemie nawracały i nie mamy żadnej pewności, że ta epidemia też nie będzie nawracać w zmutowanej chociażby formie, więc możliwe, że procedury się nam przydadzą szybciej niż wytworzone teraz procedury, o których mówiłem, że ich prawdopodobnie w większości nie mamy w moim takim filmie, o którym tylko ja mówię, że nie będą nam potrzebne. Ale żebym nie stracił wątku, właśnie desperacja ludzi. Na razie ludzie są tydzień bez pracy, tak jak Kiraga mówiłeś, kopiec jest zwolniony, nie wiem, od 2 tygodni czy od tygodnia. I wiesz, może się okazać, że grupa ludzi bezrobotnych, którym zabraknie środków do życia, jeśli to się przeciągnie na 2 miesiące, może ich popchnąć do ekstremalnych zachowań, jak myślisz? Znaczy, no to znowu jest pytanie o to, gdzie walka z wirusem i wprowadzanie tych drakońskich obostrzeń będzie przynosiła nam jako społeczeństwu więcej zysków niż strat. We Włoszech do 17 marca 95% osób, które zmarły, miały inną chorobę. Więc pytanie, czy w pewnym momencie rządy i ludzie nie stwierdzą, no kurde, bez przesady, chcemy wrócić do tego, co jest, a inni nie giną.
Krótka uwaga, nie chcę mi się pisać. Jeśli macie coś, to na fejsie piszcie, bo się nie chcę na czacie. Nie, bo też dobre pytanie, do kiedy siedzimy. Ja chcę do raportu z Francji posiedzieć. Raport z Francji. Ty, coś się przestawiło. Czy ja coś mam tutaj z partii? A nie, na żywo, klik. Raport z Francji za 7 minut. Czyli do 19.30, okay. 19.40 chcę ten raport i może jeszcze... Dobra, to zróbmy... Powiedzieliśmy, 19.40. Że... Tak około. No zobaczymy, o której raport zleci, bo to jest plus minus zawsze ileś minut. I może jakiś komentarz do tego, bo to będzie ciekawy. Hiszpania dzisiaj zszokowała liczbą. Włochy ciut w dół, ale na OIOM-ie te liczby nadal są ogromne, więc nie spodziewałbym się, żeby to szybko miało zmaleć. Nie wiem, pojawiła się w ogóle taka ciekawostka. Kurwa, to nie jest ciekawostka. Że kogo podpinamy, tam w Bergamo chyba było, że kogo podpinamy pod respirator, nikogo jeszcze nie odpięliśmy żywego. Że albo koleś siedzi non-stop, od kiedy przyszedł 3 tygodnie temu, albo już trupa odpinamy, że już stwierdzamy, że dalej to nie ma sensu. I to też kwestia, to wirusologiczna dysputa, czy to na pewno jest to samo, co z Chin przyszło, że jednak ta śmiertelność wydaje się dużo wyższa jednak tego, co tutaj we Włoszech mają. Ale dobra, żeby nie przeciągać, Hiszpanka. Powiedzieliśmy, że Hiszpanka nie zmieniła niczego, a wiele osób pewnie chciałaby o Polsce pogadać, bo chyba wczoraj, czy przedwczoraj przeczytałem, Hiszpanka bardzo mocno była aktywna w Galicji, kiedy trwały walki polsko-ukraińskie w 18 roku. Ktoś ma coś ciekawego do dodania? Tutaj historia wojskowości bardziej, Eryk? Jeszcze raz, bo nie skupiłem się, sorry. Luz, że Hiszpanka, bo ludzie pewnie by chcieli coś o Polsce, żeśmy jeszcze powiedzieli, że Hiszpanka bardzo mocno pojawiła się w południowej Galicji, naszej Galicji i była aktywna podczas walk polsko-ukraińskich, że idealnie właśnie jej epidemia przypadała w ten okres. Tak. Nie, sorry, raczej jeśli chodzi o to, nie drążyłem aż tak mocno tematu. Luz, no mi to przypadkiem trafiło. Ale wczoraj. Może przy następnym razem przy okazji to wspomnę. Znaczy, nie? Problem jest taki, że Hiszpanka się pojawiła w Polsce, znaczy jeszcze nie w Polsce, w październiku 1918 roku. No i nie mamy z tamtych czasów danych, bo zaborcy byli zajęci czym innym. I też moja wiedza na ten temat jest bardzo mała. Natomiast taka ciekawostka, że Hiszpankę w Polsce w tamtym czasie nazywano Ukrainką, tak, Wołynką, Wołynka, tak, albo chorobą bolszewicką. To właśnie, czy to nie było tak, że ci jeńcy bolszewicy, o których nas Rosja sowiecka oskarża, znaczy Rosja współczesna nas oskarża, że my tych jeńców gdzieś tam wymordowaliśmy, dając jakiś znak równości przy Katyniu, to właśnie ci jeńcy przez przypadek na Hiszpankę nie zmarli? Czy to było co innego? Nie wiem. Nie. Poddaję się. Tam. Jeżeli chodzi o to pytanie, nie mam pojęcia. Tak, no może ktoś z widzów pamięta to, bo to... To nie był tyfus czasami? W ogóle epidemia. Też mi się wydaje, że inna choroba. Bo to 2 lata. Ja tu szybko googluję i w Warszawie z powodu Hiszpanki zmarło około 2000 osób, jak się ocenia, już jak w II Rzeczpospolitej oceniano, co było 0,25% całej populacji Warszawy. No bo Hiszpanka nie miała dużej śmiertelności, ona do procenta dochodziła, tylko miała ogromną zakaźliwość. I śmiertelność wśród zdrowych, tak. Naszej grupy wiekowej. Tak, bo to układ immunologiczny tam reagował zbyt ostrą reakcją, ale to mówię, było raczej tyfus. Jeśli chodzi o tych radzieckich jeńców, to była cholera, tyfus i czerwonka. Także wszystko na raz, cała paleta. Okej, Frankowi tam napisałem na czacie, to nie jest dobre miejsce, ale bo Franek widzę, że się pojawił. Dobra. Czyli, ale ogólnie ja też się chyba bym zgodził, że Hiszpanka była gigantyczną pandemią, bo ona dosiągnęła chyba wszystkich krańców ówczesnego świata, ale nie zmieniła niczego, że to była jedna z największych epidemii, o której mamy dużo wiedzy, a jednocześnie tylko mordowała ludzi. To chyba ty, Bartek, wystawiłeś taką tezę, że były epidemie, które potrafiły dużo zmienić, a ta akurat nie miała znaczenia. I to też no tak, muszą się nałożyć inne czynniki. To, o czym Eryk mówił, że jest wiele zmiennych, jeżeli kilka się nałoży na siebie naraz, no to wtedy mamy do czynienia z krachem, z czymś poważnym. Natomiast czy w XXI wieku, w latach 20. nałożą się inne czynniki, czy kryzys migracyjny, czy susza, która idzie,
w Polsce, czy teraz te przymrozki, które idą, przecież pada śnieg, a wegetacja, o czym Piotrek mi mówiłeś wczoraj. No, Warszaw mi to przekazywał de facto, ale tak. Tak. Adam, czemu cię nie ma? No, z drugiej strony masz kryzys klimatyczny i wciąż nie wiadomo, co z ekonomią dalej, nie? Przecież od 2008 każdy wiesz, kolejny krach na giełdzie w jakimś innym sektorze niż mieszkaniowy. O to zaraz dojdziemy. W zasadzie, skoro mamy 2 minuty... Więc czy to na pewno nie jest ten moment, no to ja bym się nie pokusił o takie stwierdzenie. Moment na co, przepraszam, bo teraz ja się... Że to nie jest ten moment, kiedy występują inne czynniki, nie? A, że to może być, że tym razem mamy faktycznie sporo zmian. Sporo zmiennych. No bo powtórzmy, rewolucja w zdalności trwa. Znaczy ewolucja, ja nazywałbym coś na granicy ewolucji, rewolucji w zdalności i tak trwała, tylko ona do jednych branż docierała naturalnie, jak moje IT, a inne branże nie dopuszczały do siebie, czy nawet branże lokalnie, tak jak w Polsce szkoły nie potrafiły zrozumieć, jak to e-learning, jak to się uczyć zdalnie. I teraz nagle wszyscy nauczyciele, uczniowie zostali po prostu wrzuceni do tego. To nie jest, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, czy tobie się to podoba. Musisz, więc musisz się zaadaptować do nowych warunków. I ta adaptacja na pewno będzie miała skutki w przyszłości, że część nauczycieli da sobie radę. Przecież nasz znajomy Kwiatek, tutaj Bartek Kiraga, uczy dzieci zdalnie, tam dzieciaki, i mówi, że zajebiście mu to wychodzi. A z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy w ogóle nie ogarniają, wiesz, nowych technologii i dla nich to jest szok, co się tam odpierdala, tak? Że... Przepraszam, anegdota z jednej z uczelni, ja powiem z której. Wykładowca przesyłał testy, przesyłał kolokwia, pytania testowe drogą pocztową, klasyczną, i zażyczył sobie również, żeby odpowiedzi były przesłane pocztą polską. Nie zrobił tego. Nie okłamuj, nie okłamuj widzę. Wiesz, że za fake newsy pójdziesz do więzienia. Tak. A ja mam pytanie. To jest taki poziom betonu, nie? W niektórych środowiskach. Przepraszam, no Kiraga, co tam? Ja mam pytanie do naszego widza na streamie, Komena, który pisze, że jest licealistą i słuchaj, i gdybyś mógł napisać, jak to u ciebie wygląda z e-learningiem. Ja żałuję, że sam nie spytałem sióstr, które są w podstawówce, w liceum i na studiach, jak to u nich jest, jak to jest u ciebie. Czy już masz zadania domowe i kartkówki gdzieś tam online? Jak to u ciebie wygląda? Bardzo jestem ciekawy, co no właśnie, czy wyciągasz zeszyt przed kamerę i pokazujesz, jak rozwiązałeś zadania, czy jednak ktoś ogarnął, pocztą. Że... Pocztą. No tak, pocztą. Kurierem, nie? Żeby szybciej było. Uber Eatsem. Że WF-ista kazał zrobić tam powiedzmy 15 przysiadów, 20 pompek i tak dalej, nagrać i mu wysłać. Ale z drugiej strony... Został zrobiony. I to nie jest takie głupie, nie? No to co, jak masz inaczej zrobić WF? Co, gramy w piłkę zdalnie, FIFA odpalamy? Znaczy raz, że jest głupie, dwa, że bardzo się przydaje aktywność fizyczna w walce z koronawirusem i nie tylko z koronawirusem. W tym momencie wrzucam na czat zbiór 100 planów treningowych w PDF-ie do robienia w domu. Ja robiłem obwód 7, jest wrzucony, ja robiłem obwód 7 przedwczoraj, dalej mam zakwasy, także no polecam sobie coś w domu porobić, żeby nie zdziadzieć przez te 2 tygodnie, czy ile ta, no znaczy dla mnie kwarantanna potrwa 2 tygodnie, ale ile będziemy siedzieli w domach, to nie wiadomo. Tak, czekamy na dane z Francji, jeszcze, chyba że ktoś już ma, bo ja nie widzę, żeby z Francji jeszcze zaszły, w zasadzie... Ja tylko dopowiem, że są nowe zachorowania w Polsce, bo to jeszcze nie wybrzmiało, nie? Dawaj, tak, no. Ile? 60 nowych, nie? Bo rano była informacja o 20 kilku, teraz jest 64. Zaczęliśmy robić testy, więc naturalnie... Znaczy... Także łącznie jest 627 osób. Okej. Okay. Znaczy... Pisze nam na czacie EuroDivi, że jest uczniem technikum i materiałów do nadrobienia samemu jest multum. Na szczęście w jego szkole e-lekcji nie wprowadził nikt poza panią z chemii. A Back Oz na czacie na YouTubie pisze, że Politechnika Wrocławska w ogóle sobie nie radzi. W dużej części liczą, że jak się kwarantanna skończy, to nadrobimy. Także pozdrawiam wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Ja pamiętam, jak studiowałem na UJ-cie. I robiłem zdjęcia podczas wykładów, slajdów z prezentacji.
To zostałem oskarżony o to, że chcę te zdjęcia gdzieś w internet wrzucić. Proszę to wszystko usunąć, bo to jest jego własność intelektualna, tego wykładowcy, którego imię pominę milczeniem. No to jest przerażające. Nana napisze, że jest w technikum informatycznym. Jedna pani zrobiła lekcję na Discordzie, a pan od WF-u dał ćwiczenia przez dziennik. Niech się uczą, nie wiem, no jest, na Zoomie robimy. Wiadomo, że Zoom jak zrobisz na 20 kilka osób już nie będzie taki wygodny. Będzie trzeba jakoś wyciszać tych ludzi i tak dalej. No dobra, nowe przypadki 91, czyli co? 91 mamy za dzisiaj tylko. Ja sobie wejdę na Life Update i Poland. Tak, 91 mamy za Polskę za dzisiaj, tak. A z Francji... A Komen pisze, że w odpowiedzi na moje pytanie, że WF-iści wysłali instrukcje dotyczące ćwiczeń, a większość nauczycieli wysyła zadania przez dziennik. Czyli powolutku działa. No ja pamiętam, za moich czasów jeszcze się nie robiło przez internet nic w szkole, w liceum. Nic. To brzmi to po prostu tak przerażająco. No tak było, nie? Ja przecież nie studiowałem i też nic nie robiliśmy przez internet. Nie było absolutnie chyba jednej rzeczy, która szła. Teraz ale w czasach licealnych ja nie miałem smartfona wtedy jeszcze, więc wiesz, to... Tak. Widzę, że ludzie piszą, że w Stanach 14 tysięcy nowych zakażeń. Tak, idzie dużo. Tak, znaczy to raportujemy w miarę, co tam się wyświetla. Dziękujemy, że to robicie. Ja myślę w ogóle, że taka formuła, żeby zaczynać streama około 17.30, czyli przed raportem z Włoch i kończyć go raportem z Francji, to może być bardzo, bardzo interesująca formuła. Raz na 2-3 dni ściągnąć kilka osób, bo tam mamy od razu daty zakończenia. To nagle wiadomo, że mam jakieś ryzy, w których trzeba funkcjonować, bo ja sam nie wiem, kiedy zacząć, kiedy skończyć, a tak to mogę się zmobilizować, że w jakichś godzinach trzeba zapierdalać po prostu. Dobra, czekamy na tą Francję i z Francją zakończymy to. Zrobiliśmy Hiszpankę, ktoś wrócił o Wrocławiu, o epidemii odry we Wrocławiu. Ospa czy Odra to była we Wrocławiu? Kiedy miasto zamknięto, bo to teraz się przewinęło, tak? To... Dobra, to jeszcze skoro o Polsce, ja tu gdzieś zanotowałem sobie, nie wiem czy widzieliście, było, ja tego nie znalazłem na szybko, była wrzucana taka tabela, jak wywołać panikę na tutaj 5 razy 5 w tabeli kombinacji, na chyba 45 tysięcy sposobów, tam pewnie chyba mniej tak naprawdę wychodzi. I wiesz, wybierasz sobie warianty a propos koronawirusa, wiesz, ja znam kogoś, kto jest z tym, co się dzieje tu. No już przy takie rzeczy się pojawiały i teraz się pojawiło przy okazji koronawirusa i tutaj mam obawy, że gdzieś powolutku cierpliwość może się kończyć, że będzie coraz więcej ekstremalnych zachowań się objawiać. Ludzie będą oskarżać rząd o ukrywanie informacji. Po prostu żyjemy w szumie i chaosie informacyjnym i nikt nie wie, co się dzieje do końca. Ja uważam, że to jest stan wojny osobiście, że to dokładnie obserwujemy te same zjawiska, co na wojnie. Nie wiadomo, co się dzieje. Rząd centralny nie kontroluje. Decyzyjność coraz bardziej przechodzi na niskie jednostki administracyjne, a jednocześnie te niskie jednostki administracyjne nie wiedzą, co do końca zrobić, więc ten przepływ informacji między centrum a lokalne władze nie funkcjonuje. Dla mnie to jest stan wojny de facto, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. I to jesteśmy dopiero na początku. Sądy nie funkcjonują na przykład. To wiem od mojej mamy. Praktycznie nie funkcjonują. To idzie wszystko stopniowo i tak już, czy sobie pozwolę na małą prywatę, no to uważam, że skandalem jest to, że masz praktycznie w wielu aspektach stan wyjątkowy i nie nazywasz tego stanem wyjątkowym. Tak, to prawda. No, jeśli nie bo funkcjonuje... jakby był stan wyjątkowy, nie można by było przeprowadzić wyborów, nie? Ja myślę, że oni te wybory odwołają. No, nie wierzę w to. Tak jak mówiłem, że byłem przekonany, że ta cała afera o tych kościołach, oni wprowadzili wtedy zakaz tych 50 osób w kościołach, że to de facto już drastycznie obniża tą frekwencję na mszach. Nie no, no tak, ale to wiesz, podkopuje to jakieś zaufanie do organów państwa, nie? W jakiś sposób. Okej, okay, no. że przeciągamy to. Zamiast po prostu uciąć to i krótko, nie robimy tych wyborów, to my... Tak, rodzi to jakieś teorie spiskowe, znowu się zaczyna wiązanie partii rządzącej z pewnym środowiskiem. Słuszne, niesłuszne, no ale fakt jest coś takiego. No i uważam, że to jest niepotrzebne po prostu. Bartek? Ja mam pytanie do Eurodivego z naszego czatu na YouTubie, który pisze, że jest w klasie informatycznej w Poznaniu i akurat WF-iści wprowadzili u nich challenge, który polega na wysłaniu filmików z YouTube'a, jak trzymają formę. Jaki jest odzew wśród twoich kumpli z klasy? Ilu faktycznie wrzuca coś takiego na YouTube'a, czy wysyła? Czy ten challenge się przyjmuje? Bo
generalnie ja jestem zdania, że takiego typu challenge, w sensie jestem w domu i zrobiłem dzisiaj 60 pompek i 120 przysiadów, kto zrobi więcej, to byłby pozytywny, ale z drugiej strony zmuszanie kogoś do czegoś takiego. Jak to wygląda u ciebie? Okej, okay, a teraz... Mam rozmowę, bo chciałem zapytać właśnie... Jasne. Z tego, co mu wiadomo, już odpisuję, to wszyscy wyśmiali. A teraz ty, Bartek, bo zadajesz pytania, to ty musisz odpowiadać. Kontynuując ten aspekt paraliżu, stopniowego paraliżu struktur administracyjnych, ja jeszcze dokończę, tak szybko rzuciłem. Tyle, co wiem, sądy w tej chwili rozpatrują tylko poważne sprawy karne. Cywilne praktycznie stoją, lżejsze karne nie funkcjonują. Nie ma, po prostu prawnie stanęliśmy. Czyli jeśli, wiadomo, że jeśli się o ziemię kłóciłeś z sąsiadem, no to pieście, tam, można cię mieć w poważaniu. Ale jeśli miałeś poważną sprawę cywilną lub duże firmy coś toczyły, lub miałeś spory, które miały znaczenie, no to to jest kolejny czynnik, który zaburza cały przepływ prawny i administracyjny. To co mówimy, pewien porządek zostaje zburzony. Ile jesteśmy w stanie też wytrzymać w takim chaosie, nie? Bo my tego nie czujemy. Ja sobie siedzę, programuję, ty Bartek teraz nie masz pracy, Eryk sobie chodzi do biblioteki pracować, a wielki świat coraz bardziej to domino się sypie. Znaczy, nie mam pojęcia, jak długo to może przetrwać. Policja poleca aplikację Moja Komenda, którą też można ściągnąć. Tak. Co? Raz, dwa, trzy. Co? Moja Komenda? Tak, dokładnie. Dostałem właśnie info na aplikację Moja Kwarantanna. Możesz zakapować na sąsiada przez... Czyli możesz podjebać dokładnie. Nam przez moją komandę sąsiada, który nie jest na mojej kwarantannie. Śmiejcie, ale dokładnie tak jest. Był komunikat, że nie trzeba wszystkich spraw zgłaszać osobiście na komendzie. Jeżeli ktoś widzi na przykład, że sąsiad źle parkuje, to może zgłosić to przez aplikację Moja Komenda. Natomiast może ja powiem, jak to wygląda z mojej strony. Ja się chciałem dowiedzieć po wylądowaniu w Warszawie, jak będzie wyglądała moja kwarantanna, czy moi współlokatorzy też będą objęci kwarantanną, czy nie. Więc na lotnisku jedyną osobą, która z kręgów państwowych, z którą miałem do czynienia, to był pogranicznik i pogranicznik mi powiedział, żebym zadzwonił na infolinię, na numer infolinii NFZ-u, który miałem na ulotce. Zadzwoniłem na infolinię NFZ-u. Na infolinii NFZ-u, jak już się dodzwoniłem po kilkunastu minutach, o dziwo bardzo szybko, podali mi numer do lokalnej jednostki sanitarno-epidemiologicznej, która ma nade mną nadzór. Zadzwoniłem do tej jednostki, tam czekałem 2 godziny na połączenie. Oni mnie odesłali do Urzędu Wojewódzkiego i dopiero w Urzędzie Wojewódzkim po kolejnych 40-50 minutach dowiedziałem się, jak to wygląda. No i wygląda to tak, że jeżeli nie macie objawów i nie wracacie z obszaru, który jest obszarem podwyższonego ryzyka, to wtedy wasi współlokatorzy czy wasza rodzina, ludzie, z którymi się spotykacie na co dzień, siedząc w mieszkaniu na kwarantannie dwutygodniowej, nie mają kwarantanny. Natomiast co innego, gdyby po przylocie jest w samolocie jeszcze przez Wojska Obrony Terytorialnej badana temperatura, gdyby wtedy wyskoczyła wam temperatura, no to wtedy, jeżeli odbywacie kwarantannę w domu, to wszyscy byliby objęci kwarantanną, jeżeli wykazujecie jakiekolwiek objawy, ale dowiedzieć się tego, no to są 3 telefony i 4 godziny zmarnowane. 112 przypadków śmiertelnych we Francji. To jest dane, które zeszły. Czyli biorąc pod uwagę, co się dzieje w Hiszpanii... I widzicie, tu dochodzimy do tego, że przyzwyczajamy się do tych liczb. 112, nie no, w Hiszpanii 300 z hakiem. Tam grubo ponad 300 było w Hiszpanii, nie? Że już to 100 we Francji nas nie rusza. A biorąc pod uwagę, że w Polsce umiera 1000 osób dziennie, statystycznie, czyli wiadomo, ten rozrzut jest duży, no to, no okej, okay, Francja chyba ma tam po 60 milionów obywateli, jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie. No to 1500 by wyszło zgonów dziennie. No to 100 to jest, wydaje mi się, sporo, bo to jest ile? 7,5%, jeśli na szybko liczę. Sam koronawirus zaczyna liczyć, tak? We Włoszech, w Lombardii co drugi zgon już w zasadzie można kalkulować, że jest przyczyny koronawirusa. No? Ja bym w tym kontekście zacytował znanego i lubianego klasyka. Śmierć miliona to statystyka, śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów ludzi to statystyka.
jak powiedział Józef Stalin, do wszystkiego się przyzwyczajmy, do koronawirusa też się przyzwyczajmy w końcu. Ale to jest taki cytat wspaniały, który do wszystkiego pasuje. Tak, ilu byś ludzi nie zajebał, zawsze pasuje. Zobaczmy, 112 przypadków śmiertelnych, Francja pasuje. Z Irlandii zeszedł jeden przypadek śmiertelny, to Irlandia nie pasuje, ale ze Stanów zeszło 8. No to 8 to już statystyka, no bo ten jeden z Irlandii to już nie do końca. On już nie jest taki statystyczny, to jest tragedia. No przeraża to Ej, moment, 6700... Co? Stany Zjednoczone podały kolejne 6720 nowych przypadków. Ale to kolejny stan podał? Nie wiem, jak to schodzi ze Stanów. Wydaje mi się, że Stanami podają, ale to jest moje bajdurzenie. Natomiast... Pamiętaj, że masz różnicę czasu też. No tak, ale ostatnie raporty... Te wyniki będą w nocy spływać głównie. Dobra, okej. Okay. Bo u nich to będzie popołudnie, wieczór, więc no może być jeszcze gorzej. Mamy podsumowanie w komentarzu, że łącznie ze Stanów mamy 14 550. Dobra, dziękujemy Łapsotekowi raz za trzy. Słuchajcie, długi ten stream był. Wydaje mi się, że pod 2 godziny pociągnęliśmy. Mam nadzieję, że z następnym razem, jak zrobimy go, a to niedługo będzie i będzie więcej widzów, i że YouTube nie utnie nam tego puszczania dalej, bo YouTube nie wyświetlił, słyszałem, osobom tego filmu, co mnie podkurwiło, bo szkoda, a live'y są zazwyczaj pokazywane dosyć wysoko. No to co? Chciałem podziękować, chyba że ktoś jeszcze coś ma do dodania, ale wydaje mi się, że zostawmy sobie jeszcze trochę takich smaczków na następny raz. Nie mamy co robić, siedzimy na kwarantannach, dajemy sobie innym rozrywkę, taką ponurą dosyć, ale jeszcze o historii wydaje mi się sporo będziemy mogli porozmawiać, nawet nie w kontekście chorób. No to co? No to ja chciałem podziękować wszystkim widzom, chciałem podziękować wszystkim, znaczy wszystkim, Ryczkowi, Erykowi i Frankowi za rozmowę. Mam nadzieję, że się podobało. No ja będę kończył moją butelkę. Eryk? Ja również dziękuję wszystkim widzom, słuchaczom, no i wam, w szczególności gospodarzowi. Było mi bardzo miło i cóż, pozostaje mieć nadzieję, że ta forma będzie kontynuowana, bo nawet takim moim subiektywnym okiem całkiem sporo wnosi to troszeczkę świeżości i zróżnicowania na pewno. Dołączam się również do kolegi Bartłomija. Jasne. Franek, podejrzewam, że też bardzo dziękuję wszystkim. On już musiał pójść. Natomiast myślę, że trochę też o ekonomii będziemy mogli pobajdurzyć, o geopolityce, jak Bliski Wschód może zostanie przetransformowany, no bo Iran coraz mocniej dostaje po dupie. Liban tak. Czekam na odcinek z geopolityką. Z utęsknieniem. Kurczę, ja myślę, że w tej formule wszyscy 4 osoby na przykład, a wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby było mniej czy więcej, będziemy w stanie kontynuować. Dobra, trzeba to uciąć. Trzymajcie się w tej kwarantannie narodowej wszyscy, pioneczka. Zostańcie w domu i zostańcie zdrowi. Jasne. Pandemia Studio numer 1 zakończone. Dziękuję, na razie. Siema.